Cześć. Witamy na kanale Życiowe Ścieżki. Miłego oglądania. Kinga wyszła z pokoju i poszła nad morze. Hotel był dogodnie położony w pierwszej linii. Wyjście z pokoju znajdowało się tuż przy plaży. Dawid nie szczędził dodatkowych pieniędzy DLA żony. Tajlandia była jednym z ulubionych miejsc, do których Dawid i Kinga często jeździli na wakacje. Tegoroczne lato nie było wyjątkiem, tylko tym razem postanowili zabrać ze sobą grupę przyjaciół. Phuket było prawdziwym rajem na ziemi. Szmaragdowe morze, złoty piasek, kokosy, małpy. Cóż może być lepszego? Można było naprawdę cieszyć się życiem tutaj przez co najmniej 2 lub 3 tygodnie. Wszystkie koleżanki pobiegły już na plażę, ale Kinga postanowiła przed tym wziąć prysznic, więc została w tyle za innymi. Po prysznicu i spakowaniu rzeczy natychmiast wybiegła z pokoju w stroju kąpielowym i od razu zanurzyła się w morzu. Dawid już ją wołał, wskazując na dmuchany materac. Skąd masz ten materac? Zabraliśmy go? Kinga była mile zaskoczona. Wzięłam. Wiem, jak lubisz leżeć na wodzie, nie napinając ani jednego mięśnia w ciele. Słuszna uwaga. Kinga uśmiechnęła się. Położyła się na materacu i zamknęła oczy, a fale kołysały nią powoli jak w kołysce. Dziś wieczorem Julia zaprosiła nas do restauracji. Mówi, że będzie naprawdę fajna wiadomość DLA nas wszystkich. Mąż szepnął jej do ucha. Kinga natychmiast ożywiła się. Otworzyła oczy i usiadła. Nowości? Jakie wieści? Zapytała. Mówiłem ci, że nie wiem. Powiedzą ci wieczorem. Kinga była podekscytowana. Julia zawsze była intrygantką. Gdzie była teraz? Radosław i jego żona Bronisława, która również była bliską przyjaciółką Kingi, machali do niej z brzegu. Julia była jednak bliżej. Można powiedzieć, że była jej najlepszą przyjaciółką. Z Kingą przyjaźniły się od dziecka, od czasów szkolnych. Czasami nawet okłamywały wszystkich, że są siostrami i niektórzy w to wierzyli. Ale wierzyli przede wszystkim dlatego, że Julia i Kinga były sąsiadkami. Po szkole chodziły tą samą drogą, do tego samego domu. Więc wszyscy wierzyli, że naprawdę są siostrami. Kinga wyszła z wody, a Dawid został w morzu. On też chętnie położył się na materacu i wygrzewał na słońcu. Kinga od razu owinęła się ręcznikiem i podeszła do chłopaków. Gdzie idziemy dziś wieczorem, wiecie może? Zapytała. No przecież Dawid si powiedział, nie? Julia zaprosiła nas do jakiejś restauracji. To niedaleko stąd. Sprawdziłem na mapach, powiedziała Bronisława. Wiesz, jaką wiadomość chciała nam przekazać? Powie nam ją tam. Radosław zaśmiał się. Inaczej nie było sensu tworzyć takiej intrygi. Mam nadzieję, że znalazła nową pracę, zażartowała Kinga. Ten szef wyssał z niej wszystkie soki i siły. Chodzi jak zombie, więc przynajmniej tutaj będzie miała trochę rozrywki. Zdziwiłam się nawet, gdy szef dał jej należny urlop. Wcześniej, nawet gdy była chora, kazał jej siedzieć. To sadysta. Zaraz się przekonamy. Bronisława roześmiała się i pogłaskała po brzuchu. To był 6. miesiąc, kiedy spodziewali się dziecka. Kinga strasznie się cieszyła, bo obiecali jej, że zostaną matką chrzestną. Kinga była zachwycona. Jej życie było lepsze niż kiedykolwiek po udanym małżeństwie z Dawidem. Minęły 3 lata, a ona wciąż nie mogła uwierzyć w swoje szczęście. To był klasyk. To była bardzo zwyczajna i jednocześnie już tak rzadka w dzisiejszych czasach historia randkowa. Tego dnia Kinga po zajęciach na uczelni wybrała się do biblioteki w poszukiwaniu informacji do projektu. Miała wtedy zaledwie 20 lat. Musiała znaleźć wiele informacji na temat Leonarda da Vinci i jego dzieł. Żałowała nawet, że wybrała ten konkretny temat projektu. Mogła wybrać prostszą osobę, nie tak sławną, ale co mogła zrobić? Wzięła to, co wzięła. Nie było wyjścia. Nauczyciel od razu ostrzegł, że nie można brać informacji z internetu. Musiały to być publikacje książkowe. To znacznie utrudniało znalezienie informacji, a czas na stworzenie tego projektu był bardzo długi. Przepraszam, gdzie mogę poczytać o Leonardzie da Vinci? Kinga zapytała bibliotekarkę. O, jest taki dział, który jest dość mało popularny, więc może nawet znajdzie pani miejsce do siedzenia. Odpowiedziała bibliotekarka i zaprowadziła Kingę do odpowiednich półek. Kinga była bardzo zaskoczona i jednocześnie sfrustrowana. Była tam cała sala poświęcona temu geniuszowi. Znalezienie odpowiednich artykułów i pism zajęłoby jej kilka dni. Macie tu całe archiwum? Była zaskoczona. Wcale nie. Bibliotekarz roześmiał się.
Po prostu są tu nie tylko opisy osobowości Leonarda i jego dzieł, ale także opinie różnych krytyków na jego temat. Jeśli przyszła tu pani szukać czegoś na uniwersytet, to jest to miejsce DLA pani. Dziękuję. Kinga odpowiedziała z wymuszonym uśmiechem. Obeszła kilka regałów i wydała z siebie wymęczony jęk, by nagle usłyszeć taką samą odpowiedź, a raczej wymęczone westchnienie. Przestraszyła się bardzo, cofnęła i krzyknęła. Kto tu jest? Nie powinno tu nikogo być. Odpowiedział głos z drugiej strony regału. Przypuszczam, że powinno być. Przepraszam. Była zakłopotana. Nieznajomy podniósł się z krzesła i wtedy Kinga ujrzała go w całej okazałości. Był bardzo przystojnym, młodym mężczyzną o miłej aparycji. Miał kręcone brązowe włosy i okulary, które bardzo mu pasowały. Dodawały mu wizualnie pewnego uroku. Można by pomyśleć, że ten człowiek miał coś do powiedzenia. Ubrany był jak zwykły student. Sweter w kratę, proste czarne spodnie, ale Kinga była nim bardzo zainteresowana. Nawet bardziej niż dziełami Leonarda da Vinci, których pilnie potrzebowała. Przepraszam, że zakłóciłem twoje cierpienie. Nieznajomy uśmiechnął się. Chodzi o to, że pewnie próbujesz znaleźć jakieś wynalazki da Vinci i też je odtworzyć, mam rację? Nie. Do czego służy ci ten pokój? A może po prostu jesteś zafascynowany jego twórczością? Bardziej to drugie niż pierwsze, ale też się mylę. Widzisz, mój nauczyciel kazał mi opowiedzieć o jakiejś bardzo interesującej osobie, która była dobra nie w jednej dziedzinie, ale w kilku. Wiele osób wybrało Łomonosowa, Archimedesa, ale ja, głupiec, wybrałem Leonarda. Dlaczego, głupcze? Zaśmiał się młody człowiek. To nie jest zły wybór. Pisanie zajmie dużo czasu, ale warto. Wiesz, mogę ci pomóc. Wiesz, od jakiej książki powinnam zacząć? Kinga zapytała z nadzieją w głosie. Nie, ale ja wiem lepiej. Uczę się na inżyniera i dostałam bardzo ciekawe i bardzo trudne zadanie. Muszę odtworzyć każdy wynalazek Leonarda da Vinci. Brzmi bzdurnie. Wiem, ale Leonardo dokonał naprawdę niesamowitych rzeczy. Kinga nie rozumiała, dlaczego ten facet jej to mówi. Myślała, że pomoże jej znaleźć informacje, a nie budować mechanizmy na podstawie planów Leonarda. Po prostu nie chce pisać o słynnej Monalisie. Kinga przeciągnęła się. Chce napisać coś naprawdę wartościowego. Nie liczy się DLA mnie nawet ocena, ale efekt pracy i reakcja odbiorców. W takim razie trafiłaś we właściwe miejsce. Pomogę ci. Przy okazji, jak masz na imię? Facet zapytał mnie zdawkowo. Kinga. Kinga w takim razie. Ja jestem Dawid. Miło mi cię poznać. Kinga z zażenowaniem zareagowała na uścisk dłoni Dawida. A potem było, jak już mówiłem, klasycznie. Spotkania, które przerodziły się w randki. Pierwszy pocałunek, a potem ślub był tuż, tuż. Dawid był bardzo inteligentnym mężczyzną i rodzice Kingi od razu go polubili. Był od niej starszy o 3 lata, co bardzo ich cieszyło, bo dojrzalszy i poważniejszy facet w oczach rodziców o wiele bardziej pasuje do naiwnej dziewczyny. Miało to DLA na nich ogromne znaczenie. Pobrali się kilka miesięcy później. Byli całkowicie pochłonięci miłością. Kinga myślała, że odnalazła swoje prawdziwe szczęście, swoje przeznaczenie. A co najważniejsze, Dawid był jej pierwszym w każdym znaczeniu tego słowa. Wspominając to na brzegu ciepłego, tropikalnego morza, u boku ukochanego mężczyzny, Kinga poczuła przyjemne drżenie w piersi. Był już wieczór. Radosław i Bronisława szli do restauracji, a Dawid i Kinga leżeli na leżakach, obserwując zachodzące powoli za horyzont słońce. Wieczorem było nieco chłodniej niż w ciągu dnia. Przyjemna bryza wiała wprost od morza, niosąc ze sobą zapachy fal i podwodnego świata. Wiesz, nie mam 5 lat, ale chciałabym być syreną. Kinga zaśmiała się, popijając koktajl. Syrenką? Dlaczego syrena? Dlaczego nie ptaszkiem albo słodką małpką? Dawid zapytał żartobliwie. Może. Tu chodzi o wolność. Czy ty w ogóle zdajesz sobie sprawę z tego, co jest tam w głębinach? Ja też nie. A poza niekończącą się wolnością są tam rekiny i inne niebezpieczne ryby, które zjedzą cię, jeśli tylko będą miały okazję. Kinga klepnęła go w ramię. Rujnujesz ten romans. Dlaczego rujnujesz moją bajkę? Wiem, że nie ma czegoś takiego jak syreny, a ty tu jesteś ze swoimi rybkami. Ależ kochanie, nie obraź się. Chciałem tylko sprowadzić cię z powrotem na ziemię, a na ziemi też jest raj. Więc powiedz mi, czy nie jesteśmy teraz w niebie? Raju. Co jeszcze jest do życia? Pracowaliśmy na ten raj i udało nam się. I wiesz, moglibyśmy się tu nawet przeprowadzić.
Kinga była bardzo zaskoczona, a nawet przerażona wypowiedzią męża. Chyba nie żartujesz. Jeśli nie żartujesz, to od razu odsuń od siebie takie myśli. Nie ma mowy, żebym się tu przeprowadził. Dlaczego nie? Czy nie byłoby cudownie mieszkać nad morzem i patrzeć, jak nasze dzieci dorastają razem w tym, co nazywają tropikalnym rajem? To miejsce jest dalekie od raju. Jest idealne na wakacje, tak, ale nie do życia tutaj na stałe. Pełno tu robaków, komarów i niebezpiecznych zwierząt. Owszem, hotel nas przed nimi chroni, ale przecież nie zamierzasz mieszkać w hotelu, prawda? Będziesz miejscowym i nikt cię nie ochroni. Dobra, dobra, tylko sugeruję. Śnisz, więc pomyślałem, że to zrobię. Przepraszam. Kinga odwróciła głowę z powrotem w stronę morza. Słońce zaszło już za horyzont, podobnie jak ich rozmowa z Dawidem. Jesteśmy gotowi. Dało się słyszeć zza ich pleców. Kinga i Dawid wstali i podeszli do przyjaciół. Bronisława wyglądała absolutnie olśniewająco. Mimo ciąży udało jej się ubrać zarówno stosownie, jak i seksownie. Nawet w ciąży każdy mężczyzna na tym wybrzeżu chciał ją mieć. Dawid spojrzał na zegarek. Julia się spóźniła. Gdzie ona jest? Zadał retoryczne pytanie. A odpowiedź wkrótce przyszła sama. Na własnych nogach, z drugiej strony plaży. Jestem tutaj, krzyknęła Julia, podbiegając do przyjaciół. Kiedy w końcu do nich dotarła, zapytała. Czy wszyscy są gotowi? Możemy już iść? Jak najbardziej, wykrzyknęła radośnie Kinga i ruszyły w stronę restauracji, która rzeczywiście znajdowała się niedaleko. Kelner zaprowadził ich na pierwsze piętro, skąd mieli najlepszy widok na morze, gdyż okna wychodziły właśnie na nie. Usiedli przy stoliku obok panoramicznych okien i otrzymali pełne menu. Kinga rozejrzała się dookoła. Panowała bardzo przyjemna atmosfera. Nienarzucająca się muzyka, kulturalni, spokojni ludzie. Słychać było nawet trzaskające płomienie ognisk rozpalonych tuż przy plaży. Kinga przyglądała się temu ognisku dłuższą chwilę. Wokół niego tłoczyli się ludzie. Wyglądało to tak, jakby tańczyli, ale w bardzo dziwny sposób. Bardziej przypominało to rytuał przywoływania duchów i demonów. Ciekawe, co oni robią, powiedziała Kinga, zwracając się do wszystkich przy stole. Co masz na myśli? Zapytał Dawid. Kinga skinęła głową na tych dziwnych ludzi. A to? To jest festiwal, wyjaśniła Julia. Festiwal muzyczny. Zaraz będą grali tajską muzykę, a potem ty i ja się naćpamy, chłopaki. Po to nas tu przywiozłeś? To była wiadomość, zapytała Kinga. Nie bardzo, ale to jedna z niespodzianek mojego wieczoru, powiedziała zalotnie Julia. Po jedzeniu pójdziemy tam potańczyć. Spójrz tam. Julia spojrzała na schody na środku pierwszego piętra. Te schody prowadzą bezpośrednio na plażę. Julia wyjaśniła. Więc nie będziemy mieli żadnych problemów z chodzeniem tam i z powrotem. Kilka minut później przyniesiono im ogromnego kraba z mnóstwem egzotycznych owoców. A propos, nigdy nie jadłam kraba, zaśmiała się Kinga. Naprawdę? Mąż był zaskoczony. Kinga, jesteś moją żoną od 3 lat i nigdy nie próbowałaś kraba. Nigdy tego nie sugerowałaś. Kinga uśmiechnęła się. Będę cię częściej zabierał do restauracji, co za strata. Wszyscy przy stole parsknęli śmiechem, ale nie mogli się już powstrzymać i rzucili się na biednego kraba. Kinga doceniła jego smak. Coś pomiędzy rybą a kurczakiem. Nietypowe, ale bardzo smaczne. A te egzotyczne owoce, których nazwy Kinga nigdy nie pozna, były uosobieniem rozkoszy. Jeśli istniał raj na ziemi, to właśnie tutaj. Julia cały czas spoglądała na zegarek. Kinga nie mogła zrozumieć, dlaczego jej przyjaciółka tak się martwi, ale potem wszystko stało się jasne. Po około 15 minutach takiego siedzenia nagle dołączył do nich Mariusz, chłopak Julii. Wszyscy byli oszołomieni jego przybyciem. Oczywiście nie spodziewali się go tutaj zobaczyć. Co za wiadomość! Krzyknęli wszyscy. Julia przytuliła swojego młodzieńca i posadziła go obok siebie. Nie, mylisz się! Julia uśmiechnęła się. O wszystkim dowiecie się jutro, ale na razie cieszcie się towarzystwem Mariusza. Rozległy się smutne westchnienia. Oczywiście to wszystko było na wyrost. Wszyscy strasznie cieszyli się z przyjazdu Mariusza. Był jedyną osobą w ich małym gronie, o której można było powiedzieć, że jest duszą towarzystwa. Był prawdziwym czarodziejem i najzabawniejszym facetem. Zawsze proponował absurdalne pomysły i bardzo ryzykowne działania. Czasami musieli uciekać przed policją, aby uniknąć grzywny lub czegoś gorszego, a teraz wszyscy byli pewni, że te wakacje nie zostaną zepsute. Na pewno nie będą nudne i niezapomniane.
Mariusz był teraz z nimi, co oznaczało, że zabawa była gwarantowana. Kinga proponowała mu nawet pracę animatora DLA dorosłych, ale on miał za dużo dobrych i zabawnych pomysłów w swojej pięknej główce. Dlaczego nie przyjechałeś od razu, Mariusz? Zapytał Dawid. Miałem parę spraw do załatwienia. Mariusz uśmiechnął się, patrząc na Julię. Kinga nie zwróciła uwagi na to spojrzenie, a powinna. No bo kto już chce tańczyć na tej pięknej plaży z pięknymi ludźmi? Po kilku minutach rozmowy Julia zaproponowała. A ja już jestem gotowa. Zauważyła ze śmiechem Bronisława, pokazując wszystkim swój nowy różowy kostium kąpielowy. Idziemy popływać? Kinga była zaskoczona. Nie wzięłam kostiumu kąpielowego. O, nie ma mowy. Nigdy nie marzyłam o pływaniu w morzu nocą. Bronisława roześmiała się. Kinga była zakłopotana. Nie planowała nocnego spaceru po plaży, a co dopiero kąpieli w morzu. Ale Bronisława miała rację. Kąpiel w morzu nocą była czymś innym, niezwykłym i trochę przerażającym. Kinga, przyniosę ci kostium kąpielowy. Jest w twoim pokoju, prawda? Zapytała Julia. Tak, odpowiedziała Kinga. Jeśli to nie kłopot, to proszę, idź po niego. Julia przytaknęła z uśmiechem, pocałowała Mariusza i powiedziała. Zaraz tam będę, idź na plażę. Wszyscy wstali z miejsc i również zaczęli schodzić na plażę. Muzyka zaczęła grać jeszcze głośniej. Motyw muzyczny przypominał bardziej muzykę meksykańską. Stworzyło to pewną atmosferę. Chcieli tańczyć od pierwszej nuty. I tak też się stało. Bronisława zdążyła już znaleźć jakiegoś miejscowego, który częstował ich drinkami, takimi jak tequila. Próbowała zagłuszyć muzykę Kingi. Po kilku kieliszkach takiej tekili przyjaciółki zupełnie się rozeszły. Bawiły się znacznie lepiej. Gdzie jest Julia? Jęczała Bronisława. Chcę iść popływać. Julia zawsze pojawiała się po słowach o niej. Tak było i tym razem. Już uciekała w stroju kąpielowym. Bronisława, Dawid, biegnijcie do wody. Ja się przebiorę i do was dołączę, powiedziała Kinga. Przyjaciele posłuchali jej. Widać było, że nie mogą się doczekać wejścia w tą czarną, czarną jak smoła, tajemniczą nocną taflę. Kinga wzięła od koleżanki kostium kąpielowy i pobiegła do przebieralni. Julia miała czas na przebranie się w pokoju, więc poszła prosto do morza. Kinga przebrała się dość szybko, wyszła z przebieralni i poszła w stronę męża i przyjaciół. Dawid już do niej machał i wołał, żeby pluskała się w wodzie. Kinga postanowiła jednak najpierw upewnić się, że wszystkie ich rzeczy pozostawione na brzegu są w porządku. Torba była na swoim miejscu, słuchawki i telefon również. Kinga zauważyła telefon Dawida i ukradkiem zerknęła na jego powiadomienia. Zawsze była znana ze zbytniej ciekawości, co często nie było jej na rękę, a co tam zobaczyła. Ten podejrzany kontakt wysłał jej mężowi SMS-a o treści. Jak się masz, kochanie? Bardzo za tobą tęskniłam. Może wpadniesz na kilka minut do mojego pokoju? Nikt nawet nie zauważy, że cię nie ma. Kinga powiększyła zdjęcie profilowe kontaktu. Nie. Nie mogła uwierzyć własnym oczom. To wydawało się nierealne, nie do pomyślenia. Kinga modliła się, żeby to był tylko sen, ale na zdjęciu była jej najbliższa przyjaciółka Julia. Kinga natychmiast wrzuciła telefon z powrotem do torby. Jej oczy natychmiast wypełniły się łzami. Nie zdawała sobie sprawy, gdzie jest rzeczywistość i gdzie alkohol wpływa na nią, ale podjęła szybką decyzję. Kinga spojrzała na swoją najukochańszą osobę, która w tym momencie nawet nie była niczego świadoma. Dawid nie miał pojęcia, że jego tajemnica wyszła na jaw, a Kinga w tym samym momencie zalewała się łzami z żalu. Mogła ostatni raz spojrzeć na mężczyznę, który uczynił jej życie niesamowitym i tak szczęśliwym, a to właśnie on w tak paskudny sposób zakończył te piękne chwile szczęścia. Pomachał do niej, a ona obdarzyła go ostatnim sztucznym uśmiechem. W jej oczach zamarzły już pierwsze gorzkie łzy. Ale Dawid tego nie widział. Chciała patrzeć na niego bez końca. Chciała rozciągnąć ten moment do końca życia. To było jak sytuacja, w której umiera człowiek. Widzi przed sobą najdroższą mu osobę i stara się zapamiętać każdy rys jej twarzy, każdą zmarszczkę i pieprzyk. W myślach zdaje sobie sprawę, że to na nic, ale nadzieja, że spotkają się w innym świecie, nigdy nie gaśnie. W tej chwili Kinga patrzyła na Dawida tak, jak człowiek po śmierci patrzy na swoich najbliższych. Kinga nie chciała wyjeżdżać. Jej serce chciało tu zostać, wybaczyć wszystko, po prostu z nim być. Ale umysł wszystkiemu zaprzeczał.
To przerażony, nadużywany racjonalizm pozwolił Kindze dokonać tego wyboru. Wiele osób niosło ją do hotelu, a ona wciąż patrzyła na Dawida, który oddalał się coraz bardziej, aż stał się kropką na oceanie, a potem zniknął za drzewami. Biegła tak szybko, jak tylko mogła. Wbiegając do pokoju, spakowała tylko najpotrzebniejsze rzeczy. Paszport, pieniądze, dokumenty, minimum rzeczy. Wrzuciła wszystko do małej walizki i złapała taksówkę. Robiło się bardzo późno, ale Kinga miała nadzieję, że zdąży wsiąść do samochodu, zanim ten zdrajca ją dogoni. Pewnie jeszcze się nie zorientował, a może już się domyślił, ale Kingi to już nie obchodziło. Taksówka podjechała. Wleciała do samochodu z prędkością światła. Na lotnisko, proszę. Powiedziała do kierowcy, otworzyła smartfona i wyszukała bilety lotnicze. Niestety, najbliższe loty były dopiero o 2:00 nad ranem. Gdy w końcu dotarli na lotnisko, Kinga dosłownie wtargnęła do budynku i podbiegła do dziewczyny stojącej za stanowiskiem odprawy. Poproszę jeden lot do Moskwy, poprosiła Kinga. Ostatni samolot do Moskwy odleciał 2 godziny temu. Następny jest dopiero o 2:00 w nocy. Jest pani gotowa czekać? Zapytał pracownik lotniska. Tak, oczywiście. Kinga usiadła w poczekalni i nie mogła znaleźć sobie miejsca. Była tu zupełnie sama. Całkowita cisza. Kto inny chciałby opuszczać tak rajskie miejsce nocą do zimnego miasta, gdzie temperatura wynosiła -25? Zdawała sobie sprawę, że być może podjęła zbyt gwałtowną i pochopną decyzję, ale wciąż było to zrozumiałe. Nawet Jerzy nie musiałby tego tłumaczyć. Byłoby jeszcze jaśniej, gdyby Dawid przyznał jej rację, ale nie musiał. Telefon i to wulgarne imię mówiły wszystko za niego. Kinga poczuła straszną złość. Śpiewała i chciała krzyczeć. Chciała zabić jego, ją, wszystkich, każdego. W pewnym momencie zrobiło jej się niedobrze z żalu i pobiegła do toalety. Po oczyszczeniu żołądka z alkoholu i innych bzdur, Kinga zaczęła myć twarz. Nie, nie po to, by pozbyć się nieświeżego oddechu czy potu. Próbowała zmyć z siebie cały horror, którego doświadczyła. Czuła się brudna i wykorzystana. Kinga długo opierała się o umywalkę, po czym spojrzała na siebie w lustrze. Nie poznawała samej siebie. Stała przed nią opalona blondynka z rozmazanym tuszem do rzęs i nieszczęśliwą miną. Ta blondynka wyglądała na przygnębioną, zdeptaną przez los. Czy to była ona, Kinga? Czy Kinga mogła pokochać życie w jeden dzień, a pod koniec tego nieszczęśliwego dnia chcieć się zabić? Nagle, nawet Della samej siebie, Kinga krzyknęła najgłośniej, jak potrafiła. Musiała dać upust tej strasznej złości. Nienawidzę cię! Nienawidzę cię! Nienawidzę cię! Krzyczała, ochlapując lustro wodą. Nie chciała widzieć siebie w chwili rozpaczy i całkowitej utraty kontroli. Potem przestała mówić i próbowała złapać oddech. Co, zasłużyłaś na to? Uśmiechnęła się złośliwie do swojego odbicia w lustrze. Dostałaś to, czego chciałaś? Nie jesteś Della, niego wystarczająco dobra. To wszystko twoja wina. Kinga była tak zła na siebie, że nawet nie zorientowała się, że uderzyła pięścią w lustro. Wszystkie odłamki natychmiast rozsypały się po łazience. Wszystko działo się jak w mgnieniu oka. W pewnym momencie Kinga zorientowała się, że siedzi na wyłożonej kafelkami podłodze, jej ręka krwawi, odłamki lustra wbiły się też w jej nogi. Woda powoli wylewała się na podłogę, mieszając się z krwią. Nagle z najbardziej oddalonego straganu wyszła przestraszona dziewczyna z krótką fryzurą ufarbowaną na fioletowo. Wyglądała na osobę w tym samym wieku co Kinga. Kiedy nieznajoma wyszła na światło dzienne, Kinga zdała sobie sprawę, że ten niespodziewany gość nie był przerażony sytuacją. Była raczej przerażona, widząc przed sobą krwawiącą Kingę. Potrzebujesz pomocy, krzyknęła dziewczyna, podbiegając do Kingi i badając jej ręce i nogi. O mój Boże, jak to się stało? Kinga nie była w stanie odpowiedzieć. Przeprosiła tylko i to bardzo cicho. Idę natychmiast po lekarza, krzyknął nieznajomy. Na pewno jakiś tu jest, a teraz czekaj. Kobieta wyjrzała na korytarz i krzyknęła na cały pokój. Sprowadź tu lekarza, natychmiast, pomocy! Wołanie rozniosło się echem po lotnisku. W ciągu kilku sekund na miejscu pojawiło się 2 młodych chłopaków z pomarańczowymi walizkami. Podbiegli do Kingi i zaczęli udzielać jej pierwszej pomocy. Pierwszą rzeczą, jaką zrobili, było odciągnięcie jej od miejsca zdarzenia, ponieważ wszędzie na podłodze leżały drzazgi. Wykonywanie jakichkolwiek zabiegów w tym miejscu było co najmniej niebezpieczne.
Położyli ją na podłodze obok toalety z folią spożywczą, aby zachować sterylność. Musimy usunąć wszystkie odłamki. Weź latarkę. Powiedział jeden z lekarzy do swojego kolegi. Kinga poczuła dziki ból. Był znośny, ale jednocześnie okropny. Po zdradzie czuła się tak, jakby te odłamki wepchnął w nią Dawid, a teraz próbowano ją przed nim ratować. Tych szklanych ran nie okazało się aż tak wiele. W ciągu pół godziny lekarze całkowicie oczyścili jej nogi i ręce i wszystko zabandażowali. Powinnaś położyć się w szpitalu, poradził lekarz. Nie, proszę, nie. Muszę zdążyć na samolot. Mam lot o 2:00 w nocy. Kinga odpowiedziała. Przykro mi, ale jest w 2:30. Powiedział ktoś. To było jak uderzenie pioruna. Jak to? Kinga krzyknęła z przerażeniem. Muszę pilnie jechać do Moskwy. Zabierzcie mnie do Moskwy. Poderwała się z pieluchy i popędziła do stanowiska odpraw. Nogi wciąż ją bolały, ale musiała rozwiązać ten problem, zanim Dawid ją dogoni, a ten musiał się zorientować, dokąd Kinga zmierza. Muszę natychmiast dostać się do Moskwy. Jaki jest najbliższy lot? Zapytała pracownika lotniska. Przykro mi, ale najbliższe loty są dopiero jutro, odpowiedziała przerażona stewardesa. Jutro? Nie, potrzebuję go dzisiaj. Oczywiście, to pilne. Przykro mi, ale nie mogę pomóc. Jak to? Młoda damo, proszę, to sprawa życia i śmierci. Rozumiem, ale piloci nie mogą pracować o 3:00 nad ranem. Następny samolot do Moskwy jest o 6:00 rano. Nie, nie mogę czekać tak długo. Nie mogę ci pomóc. Kinga odeszła od Lady kompletnie zdezorientowana. Podbiegli do niej lekarze, raz po raz proponując, że zabiorą ją do szpitala. Nie słuchała ich, a może nawet nie słyszała. Było jej niedobrze na myśl, że prawdopodobnie spędzi kolejny dzień w miejscu, w którym została zdradzona, gdzie ujawniła straszną prawdę. Bo Dawid zaraz by tu przyjechał i zaczęłoby się, wszystko ci się pomyliło, za bardzo wyolbrzymiasz. Kinga nie miała na to siły. Nie miała ochoty z nim rozmawiać, dyskutować o czymkolwiek, iść na ustępstwa. Miała swoją godność i dumę. Ktoś dotknął jej ramienia, a ona wzdrygnęła się, myśląc, że to Dawid. Przepraszam, musisz jechać do Moskwy? Zapytała ta sama dziewczyna o fioletowych włosach, która wezwała lekarzy. Tak, bardzo, odpowiedziała Kinga. Ale mówili, że żadne samoloty nie latają. Owszem, latają. Po prostu wszystkie miejsca są zajęte. Ale mam pewną propozycję. Kinga zainteresowała się słowami nieznajomego i nadstawiła ucha. Chcieliśmy z mężem lecieć dzisiaj do Moskwy, ale on musiał zostać do późna, więc postanowiłam lecieć sama. Miałam zrezygnować z 2:go biletu, ale skoro tak, to może polecisz ze mną. Z tobą? Jesteś pewna? Czy to ci nie przeszkadza? Kinga podekscytowała się, ale było to raczej przyjemne uczucie ekscytacji niż niepokoju. Nie, ale muszę cię ostrzec. Ten lot nie leci bezpośrednio do Moskwy. Będziesz musiała przesiąść się w Kursku. Mieszka tam moja siostra. Chciałem jej coś przywieźć. Możesz pojechać ze mną i spędzić tam noc. Jeśli się zgodzisz, będę musiał natychmiast wystawić twój bilet. Wejście na pokład za 30 minut. Tak, chodź, uratujesz mnie. Dziewczyna uśmiechnęła się bardzo radośnie. Tak w ogóle to mam na imię Wacława. A ja jestem Kinga. Chodź. I znowu poszły do recepcji i oddały paszporty. Moglibyście posadzić tę dziewczynę zamiast mojego męża? Zapytała Wacława. Ale my tak nie robimy. Nie można zmienić biletu. Ta dziewczyna nie może jechać zamiast pani męża, przykro mi. Nie, możesz to zrobić i zrobisz to teraz. Inaczej zadzwonię do męża i już tu nie będziesz pracować. Wacława powiedziała stanowczo. To ci gwarantuję. Kinga była zszokowana tak surowym tonem nowej koleżanki. Czym zajmuje się jej mąż, skoro ona może mu grozić na prawo i lewo? Pracownica spojrzała z oburzeniem na Wacławę, po czym zadzwoniła do kierownika. Do wejścia na pokład było 15 minut. Długo dyskutowali, aż kierownik ustąpił i kazał złamać zasady DLA dobra Wacławy i Kingi. Albo ze względu na jej tajemniczego męża, kimkolwiek był, bardzo mu dziękuję. Bilety zostały przerobione i wręczono im karty pokładowe. Do wejścia na pokład było dosłownie 5 minut. Kinga nigdy nie rozumiała, dlaczego ludzie stoją w kolejkach, przecież samolot raczej nie odleci bez nich. Ale instynkt stadny sprawiał, że nigdy nie odwoływano lotów. W końcu Kinga i Wacława mogły wsiąść do samolotu. Miejsca były doskonałe, a raczej Kinga nawet nie spodziewała się, że będą aż tak doskonałe. Nie, nie były w centrum, tylko w klasie biznes, za oddzielną zasłonką.
Kinga i Dawid na pewno nie byli biedni, ale zawsze oszczędzali na samolocie i wybierali coś prostszego. On i Wacława usiedli i czekali na start. Boisz się latać? Zapytała Wacława. Nie bardzo, odpowiedziała Kinga. Latam od dziecka. Jestem przyzwyczajona. Od dziecka? Jak ja ci zazdroszczę. Tak, uśmiechnęła się Kinga. Moi rodzice nigdy nie oszczędzali na podróżach. Uważali, że to bardzo ważne DLA rozwoju dziecka. A ty, widzę, że rozpieszczasz się klasą biznes. Och, to mój mąż. Jest biznesmenem, międzynarodowym handlowcem. Dobrze zarabia, nawet bardzo dobrze. Przyjechaliśmy tu w interesach. Franciszek ma tu hotel. Mieliśmy parę spraw do załatwienia, ale on też musiał tu zostać. Postanowiłem kupić kilka pamiątek DLA siostry. Co robiliście tutaj na wakacjach? Byliśmy, Kinga powiedziała smutno. Czy coś się stało? Musieliście tak pilnie wyjechać. Przepraszam, że pytam. Czy ktoś umarł? Gdyby moje serce było żywą istotą, można by powiedzieć, że to ono umarło. Czy facet oszukiwał? Wacława zapytała współczująco. Gorzej. Z moją najlepszą przyjaciółką. Kinga nie wytrzymała tego dialogu i rozpłakała się. Wacława natychmiast przycisnęła ją do siebie i zaczęła wspierać. Cicho, cicho, cicho. Jak długo się spotykacie? Zapytała Wacława, głaszcząc biedną Kingę po plecach. To mój mąż. Jesteśmy małżeństwem od 3 lat, a ten palant pewnie umawiał się z nią wcześniej. Wiesz, jak się podpisała na jego telefonie? Co to jest? To okropne. Stewardesa podeszła do nich i z uśmiechem kazała im zapiąć pasy. Będziecie coś zamawiać? Zapytała. Mogę zaproponować szampana lub białe wino. Daj mi jedno i drugie. Trzymając się za głowę, Kinga odpowiedziała. I powtórz 2 razy. Wacława dodała. Po kilku kieliszkach dziewczyny zasnęły, więc o lądowaniu dowiedziały się dopiero, gdy grzecznie przerwała im stewardesa. Rozejrzały się sennie. Wszyscy pasażerowie już wysiedli. Przepraszam, wylądowaliśmy, więc musicie wysiąść, powiedziała stewardesa. Gdy szli korytarzem, Kinga otworzyła telefon i zobaczyła 50 nieodebranych wiadomości od Dawida i kolejne 20 wiadomości głosowych. Nie odsłuchała żadnej z nich i natychmiast wszystkie skasowała. Kontakt postanowiła zablokować. Ten palant nie zasługiwał nawet na to, by usłyszeć jej głos. Wacława złapała taksówkę i pojechały do domu jej siostry. Mieszkała prawie w centrum. Ale to było zrozumiałe. Siostra Wacławy też dobrze wyszła za mąż. Jej mąż był właścicielem jednego z najbardziej znanych sklepów masowych, co już budziło respekt. Kinga czasem robiła tam zakupy. Był znany w całym kraju. Cześć, przywitała się Seweryna, siostra Wacławy. Była 3 lata młodsza od siostry i wciąż studiowała wzornictwo w instytucie. Wejdź. Kinga krępowała się tak wtargnąć do cudzego mieszkania. Czuła się jak statystka. Szła za nieznajomym, a już przychodziła na noc do domu siostry. Brzmiało to kusząco, ale bardzo niekomfortowo. Wejdź, wejdź, nie krępuj się, powtórzyła Seweryna, widząc jak Kinga przewraca się z nogi na nogę w progu. Kinga weszła do przestronnego korytarza. Wszędzie wisiały obrazy, na które chciało się patrzeć godzinami. Wyglądały tak kolorowo, miały głębokie znaczenie. Kinga czuła się jak w prawdziwej galerii. Podobają ci się? Sama je namalowałam, pochwaliła się Seweryna za plecami Kingi. Instytut nie wymaga wiele, a czasu zostaje wystarczająco dużo, by poświęcić go sztuce. Myślałaś o sprzedaży swoich obrazów? Zapytała Kinga, patrząc na kolejne dzieło. Oczywiście i już to robię, ale szczerze mówiąc nie sądziłam, że ludzie będą chcieli kupować obrazy nieznanego artysty. No tak, na pewno nie jesteś Leonardo da Vinci, ale twoje prace są niezłe, bardzo dobre. Jestem pod wrażeniem. Dziękuję. Bardzo mi miło słyszeć takie komplementy, ale zapraszam do salonu. Zrobiłam herbatę. Wacława siedziała już w salonie, rozmawiając z mężem Seweryny. Oto gość. Dzień dobry. Mąż Seweryny uścisnął dłoń Kingi. Nazywam się Bartosz. Bardzo mi miło. Kinga przedstawiła się z uśmiechem. Przepraszam, że tak wtargnąłem do domu. Nic się nie stało. Goście są zawsze mile widziani. Usiądź. Przez następne 3 godziny rozmawiali o życiu i o tym, jak piękna jest Tajlandia. Potem Kinga opowiedziała im historię swojego nieszczęśliwego romansu. To było po 3. butelce wina. Naprawdę myślałam, że mnie kocha. Planowaliśmy dzieci. Mieliśmy tyle nadziei i pragnień, a on wszystko zrujnował. Płakałam po pijanemu. Nienawidzę go i chciałabym, żeby nie żył. Kochanie, wiem, jakie to DLA ciebie trudne.
Seweryna powiedziała ze współczuciem, ale życzyć mu śmierci to za dużo. Lepiej niech cierpi do końca życia, bo stracił taką piękną dziewczynę jak ty. Zdrada to najgorsze, co może spotkać parę. Zabija cię od środka, ale przejdziesz przez to. Jesteś silna. Takie jesteśmy dziewczyny. Cierpimy przez tydzień, a potem znajdujemy bogatszych i ładniejszych facetów. Uwierz mi, twoje przeznaczenie nadejdzie. Poznasz wartościowego mężczyznę, z którym zbudujesz silną i szczęśliwą rodzinę. Prawda, Bartoszu? Bartosz skinął głową, ale wydawało się, że przytaknął, bo patrząc na niego nie był już w stanie nic odpowiedzieć ani zrozumieć. Krótko mówiąc, wypił dużo, dużo mocnego trunku. Kochanie, może pójdziesz już spać? Zaproponowała mu Seweryna. Przytaknął ponownie. Seweryna mrugnęła do Wacławy i Kingi i poprowadziła pijanego męża do sypialni. Ostrożnie, ostrożnie, próg! Krzyczała na niego, gdy zataczał się z boku na bok. Wacława i Kinga zostały same. Wacława kończyła lody, które bardziej przypominały płynny jogurt niż zmrożoną masę truskawek. Dokąd się wybierasz? Zapytała Wacława. W jakim kierunku? Zapytała Kinga. Ale raczej nie do waszego wspólnego mieszkania w Moskwie. Przecież to oczywiste, że będzie tam na ciebie czekał. Och, pojadę do rodziców. Mieszkają daleko, ale mogę tam zostać do końca życia. Nie, nie, nawet o tym nie myśl. Jesteś ładną, młodą dziewczyną. Znajdziesz sobie chłopaka. Znajdziesz go w ciągu miesiąca i od razu się wprowadzisz. Nawet o tym nie myśl i się tym nie przejmuj. Dziękuję, Wacława. Wiesz, znam cię dopiero jeden dzień, a czuję się, jakbym znała cię całe życie. Myślę, że właśnie takiej osoby mi brakowało. Osoby, która potrafi mnie wysłuchać, wesprzeć i wprawić w dobry nastrój. Ty to masz talent. Seweryna weszła do salonu. Śpi jak zabity. Roześmiała się. Kontynuujemy nasz wieczór panieński? Och, Seweryno, robi się późno. Myślę, że powinnyśmy już kończyć. Zaproponowała Wacława, podnosząc się z wygodnego fotela. Naprawdę dobrze się bawiłyśmy, ale jutro mamy wczesny lot, bo inaczej w ogóle nie wstaniemy. Masz rację, Wacławo. Seweryna uśmiechnęła się. Kinga, pościeliłam ci już łóżko. Zaprowadzę cię do pokoju. Odwróciła się do Kingi. Wacława poszła do jednej sypialni, a Kinga do drugiej. Ale macie dużo sypialni, cały hotel. Kinga powiedziała ze śmiechem. Och, zgadzam się, ale tak naprawdę to chcemy z Bartoszem mieć dziecko. I to więcej niż jedno, dlatego kupiliśmy to mieszkanie. To nasze marzenie. I mam nadzieję, że niedługo je zrealizujemy, powiedziała Seweryna, potrząsając poduszkami DL i Kingi. Bardzo dziękuję za tak miły wieczór i za wsparcie. Przychodź codziennie z każdym problemem, dam ci herbaty, a jeśli sytuacja będzie naprawdę zła, dam ci coś mocniejszego. Seweryna mrugnęła okiem. No cóż, jutro musimy wcześnie wstać, więc pora iść spać, jak słusznie zauważyła Wacława. Seweryna zgasiła światło, a Kinga położyła się do łóżka i zamknęła oczy. Nigdzie indziej nie czuła się tak bezpiecznie. No, może poza domem rodziców. To zawsze będzie jej dom. Nikt i nic nie mogło go zastąpić. Cała ta sielanka trwała jednak krótko, do momentu, gdy Kinga usłyszała nad ranem krzyki. Spojrzała na zegarek, 4:00 nad ranem. Powoli wracał jej słuch i budziło się ciało, a z każdą minutą te krzyki było słychać coraz bardziej. A może nie krzyki? Kinga zaczynała się bać, przestraszona tym, co działo się w sąsiednim pokoju, gdzie spała Wacława. Zdawała sobie sprawę z tego, co się dzieje, ale nie wiedziała, czy śni, czy to dzieje się naprawdę. Kinga wstała z łóżka i po cichu wyszła na korytarz. Otworzyła drzwi do pokoju Wacławy, ale to wystarczyło, by się rozpłakała. Wacława natychmiast przerwała swoją interesującą sesję z mężem Seweryny. Obie patrzyły na Kingę w szoku i przerażeniu, a Kinga już padła na kolana i głośno szlochała. Na ten krzyk przybiegła Seweryna. Oczywiście lepiej by było, gdyby nie przybiegła. Ona też miała ochotę paść w drzwiach, a podczas gdy Wacława i Bartosz próbowali się zasłonić, Seweryna próbowała przetrawić to, co zobaczyła. Szeptała nie, mruczała głośniej nie, jeszcze głośniej nie. Bartosz, Wacława, do cholery nie! Bartosz nic nie odpowiedział, tylko dalej leżał na łóżku, przykryty kocem. Jego jeszcze trzeźwa świadomość nie zdawała sobie sprawy z tego, co zrobił. Ale Wacława już się zorientowała. Wstała z łóżka, owinęła się kocem i podbiegła do siostry. Seweryno, kochanie! Wacława próbowała wziąć siostrę za rękę, ale ta odepchnęła ją tak, że Wacława znalazła się na podłodze, obijając się o komodę. W moim domu, przy mnie żywej,
w łóżku być może moich przyszłych dzieci, ty podstępna suko, krzyknęła Seweryna i zaczęła bić siostrę. Nienawidzę cię, ty draniu, ty szmato, ty suko, nienawidzę cię. Wacława próbowała zasłaniać się rękami, ale ciosy i tak były bardzo silne i na pewno zostawiły siniaki. Seweryno, proszę, proszę. Wacława płakała rzewnymi łzami. Błagam cię. Ale Seweryna przestała dopiero wtedy, gdy Kinga zwymiotowała. A zwymiotowała, bo wyobraziła sobie, jak mogłaby w ten sam sposób przyłapać Julię i Dawida. Zdała sobie sprawę, że oni robią to samo i prawdopodobnie tuż przed nią, a ona, ślepa, nic nie widzi. Kinga nadal szlochała, gdy Seweryna podbiegła do niej i zaprowadziła do łazienki. Umyj buzię, kochanie, zawołała Seweryna. Umyj się. W tym momencie Kinga marzyła o utopieniu się w zlewie. Gdyby jej więzadła funkcjonowały teraz normalnie, a gula w gardle gdzieś się podziewała, błagałaby Sewerynę, żeby zatkała zlew, nabrała wody i utopiła ją do ostatniego tchu. Kinga nie wiedziała, ile czasu minęło. Stała przy zlewie bardzo długo, a obok niej Seweryna, która nie odsuwała się od niej ani na sekundę, która nie puszczała jej włosów i trzymała je w koczku, chyba z 15 minut. Seweryna pewnie robiła to, żeby zyskać na czasie, żeby nie musieć wracać do pokoju i ustalać wszystkiego z siostrą i mężem. Pewnie chciała, żeby Kinga czuła się źle przez wieki. Nie chciała stąd wychodzić, wyjść do prawdziwego świata. Czuła się tak, jakby była na granicy życia i śmierci, w jakiejś pustej przestrzeni, gdzie nóż by jej nie przebił. Ale gdy tylko się stąd wydostanie, ten nóż przeszyje ją na wylot, a potem wyrwie jej serce z piersi. Ale choć bardzo chciała, żeby tak się nie stało, Kindze było coraz lepiej. Wciąż opierała się o umywalkę, a w pewnym momencie zdała sobie sprawę, że nie może dłużej utrzymać się na nogach i upadła na płytki, opierając plecy na stoliku toaletki. Kinga płakała. Seweryna postanowiła pójść za jej przykładem i usiadła obok, a potem zapadła cisza, w której tylko kapanie wody z kranu przypominało o życiu dążącym w otchłań. – Czy to boli? – zapytała Seweryna. – Boli – odpowiedziała Kinga. – Boisz się? – Straszne. To było jak scena z niemego filmu. Tylko nie wiadomo było, czy to tragedia, czy komedia. Krople skończyły uderzać o pusty zlew. Kinga spojrzała na Seweryna. – Chodźmy – zaproponowała Kinga, wyciągając do Seweryny rękę. Seweryna wyciągnęła rękę i razem wstały z podłogi, zdając sobie sprawę, że za chwilę ich sznurki życia zostaną przecięte. Życie Seweryny już nigdy nie będzie takie samo i szczęśliwe. Było cicho, tak cicho jak w kostnicy nocą. Kinga trzymała Sewerynę mocno za rękę, już nigdy jej nie puści. Wacława i Bartosz siedzieli w salonie na kanapie. Nie odzywali się. Nie patrzyli na siebie, wpatrywali się w podłogę jak dwa nieme, bezuczuciowe posągi. Ich twarze nie wyrażały żadnych emocji, wydawały się pozbawione życia. Kinga i Seweryna stały naprzeciwko nich, Wacława i Bartosz po prostu musieli podnieść na nie głowy, choćby ze względu na elementarny szacunek, o którym tak naprawdę nie było mowy. Kinga i Seweryna usiadły na fotelach stojących naprzeciwko kanapy. Seweryna. Zaczęła Wacława, ale Seweryna powstrzymała ją machnięciem ręki, dotykając policzka siostry. Wacława osłupiała. Siostra wymierzyła jej policzek. Ja tu będę mówić. Seweryna powiedziała surowym, zimnym tonem. I ja pierwsza zadam pytania. Jak długo to już trwa? No, mój drogi, to pomyłka. Zdążył powiedzieć Bartosz, ale Wacława zakryła mu usta dłonią. 3 miesiące. Wacława odpowiedziała krótko. Seweryna wzięła głęboki oddech. Widać było, jak jej ciężko. Zróbmy to w ten sposób, powiedziała. To jest mieszkanie Bartosza. Nie mam prawa go wyrzucać, ale nie mam dokąd pójść. Tak, masz. Kinga przypomniała sobie. Pojedziesz ze mną do Moskwy, do moich rodziców. Wszystkie szczegóły omówimy później. Nie zostawię cię tutaj. Seweryna wysłuchała tego z najwyższą powagą, po czym zastanowiwszy się powiedziała. W takim razie zrobimy tak. Za 3 godziny zamiast Wacławy pojedziemy do Moskwy. Ona zostaje tutaj i robi z moim mężem, co chce. Mam nadzieję, że Bartosz wkrótce straci tytuł mojego męża, ale to problem na przyszłość. Teraz jedziemy z Kingą na lotnisko. Seweryna wstała, za nią Kinga i obie poszły do sypialni spakować swoje rzeczy. Wacława chciała je zatrzymać. Zdążyła nawet złapać Sewerynę za rękaw szlafroka i krzyknąć. Seweryno, proszę cię, nie gorączkuj się tak. Porozmawiajmy normalnie. Poza tym jesteśmy dorosłe i spokrewnione. Dorośli i bliscy nigdy by tak nie postąpili.
Nie jesteś już moją siostrą, jesteś czarną plamą w mojej biografii. Nie znam cię już i nie chcę znać, a jeśli wymyślą pigułkę na utratę pamięci, będę pierwszym, który jej spróbuje, by zapomnieć o horrorze, który mi wyrządziłaś. Jesteś prawdziwy i mam nadzieję, że pewnego dnia zdasz sobie z tego sprawę i otworzysz swoje żyły. Seweryna zabrała rękę i poszła się pakować. Nie pozwoliła już, by uczucia wzięły nad nią górę i nie płakała nawet wtedy, gdy odchodziła od progu swojego domu, domu, w którym mieszkała od 2 lat. Dom był domem, naprawdę domem. Najtrudniej było pożegnać się ze zdjęciami, które zobaczy teraz Bóg wie kiedy. Nie mogła ich teraz zabrać ze sobą i do widzenia, powiedziała Seweryna, przekraczając próg mieszkania. Mąż dowie się o wszystkim za godzinę i nie myśl, że będę to przed nim ukrywać. Wacława szlochała, próbowała powstrzymać siostrę, próbowała wszystko naprawić, była gotowa iść z nią. Seweryno, proszę cię, przesadziłaś, Seweryno, obudź się, po prostu za dużo wypiłyśmy, to wszystko przez nią, Seweryno, krzyknęła Wacława, wskazując na Kingę. Była po prostu wściekła na takie oskarżenie, ale nie wdawała się w konflikt. To było ich życie, nie powinna mieszać się w ich rodzinne sprzeczki. Zresztą już to zrobiła, ale to nieistotne. Mam ci pomóc zamknąć drzwi. Czy sama sobie poradzisz? Po 3 miesiącach randkowania powinna być przyzwyczajona do tych drzwi, stwierdziła Seweryna. Wacława przekonywała ją dalej, po czym Seweryna faktycznie sama zamknęła drzwi, wzięła Kingę za rękę jak małe dziecko i zaprowadziła do windy. Zjechały na dół w kompletnej ciszy. Ale w samochodzie Seweryna chciała omówić wszystkie szczegóły swojej mini wizyty u rodziców zupełnie obcej osoby. Więc jedziemy do twoich rodziców? Zapytała Seweryna. Zgadza się. Kinga odpowiedziała spokojnie. Jej złość nieco przygasła, nawet oddech stał się lżejszy. Ale serce nadal bolało i coś podpowiadało Kindze, że teraz tak już będzie zawsze. Jesteś pewna, że twoi rodzice mogą mnie przyjąć? Może jednak powinnam wynająć hotel? Widzisz, mamy tę samą sytuację, ten sam problem. Ty zostałeś oszukany, ja zostałem oszukany. A co najważniejsze, straciliśmy najbliższych nam ludzi. Myślę, że po prostu musimy się zaprzyjaźnić, bo inaczej co to jest, jeśli nie przeznaczenie? Seweryna uśmiechnęła się. Tak i już cię lubię, odpowiedziała i odwróciła się do okna. Na tym lotnisku stewardesa nie robiła afery. Zmieniła tylko nazwiska na biletach i na tym się skończyło. Seweryna i Kinga bezpiecznie weszły na pokład samolotu do Moskwy i dopiero po wylądowaniu Kinga zorientowała się, że nawet nie uprzedziła matki o swoim przyjeździe. Zadzwoniła do niej z poczekalni, gdy Seweryna odbierała ich walizki, które wyglądały bardziej jak bagaż podręczny. – Witaj, córko – odpowiedział jej przyjazny głos matki. – Jak się masz? Po co dzwonisz? Co tam słychać? – Mamo, mam DLA, ciebie bardzo złą wiadomość, ale powiem ci ją osobiście – ale teraz powinnaś wiedzieć, że przyjeżdżam cię odwiedzić, powiedziała Kinga. Odwiedzić? Jak to? Czy twoje wakacje już się nie skończyły? Miałaś wrócić dopiero za tydzień, kochanie. Co się stało? Powiedziałem ci, że powiem ci, kiedy cię zobaczę. I tak, nie podróżuję sama, więc przygotuj 2 pokoje. Zostajesz na noc, prawda? Tak, mamo, i to więcej niż jeden. Przestań zadawać pytania. Jestem w drodze do ciebie. W porządku, kochanie, odpowiedziała matka zmieszana. Zrobię jak mówisz, tylko powiedz mi, czy wszystko z tobą w porządku. Nie mogę tego obiecać, bo to byłoby kłamstwo, a wiesz, że nigdy nie kłamię. Kocham cię, mamo. Kinga przerwała połączenie, nie czekając na odpowiedź. Wiedziała już, jaki on będzie i chciała tego uniknąć. Wtedy w ogóle nie dokończyliby tej rozmowy, dopóki wszystkiego by nie ustalili. Jesteś gotowa? Zapytała Seweryna, podchodząc do Kingi ze swoimi rzeczami. Gotowa. Kinga odpowiedziała krótko. Podróż trwała 3 godziny. W tym czasie nowe przyjaciółki miały czas tylko na sen. Były strasznie zmęczone, bo poprzedniej nocy niewiele spały, a Kinga tym bardziej. Nie spała porządnie od prawie 2 dni. Odbijało się to na niej fizycznie i psychicznie. Był to budynek wybudowany w latach 90. Dość wysoki. Oczywiście nie wieżowiec, ale 12 pięter. Twoi rodzice mieszkają w takim pięknym domu. Seweryna uśmiechnęła się. Uważasz, że jest piękny? Kinga odparła z zastanowieniem. Oczywiście, że tak. Jest tak stary i autentyczny, że można by w nim teraz nakręcić film. Dam ci taką możliwość. Weszli do środka, wsiedli do windy i wcisnęli przycisk 7. piętra.
Długo trwało, zanim zadzwonił dzwonek do drzwi. Wyglądało na to, że mama Kingi postanowiła posprzątać przed przyjazdem gości, ale była tak zmęczona, że położyła się na łóżku i zasnęła. Mamo, nareszcie! Krzyknęła Kinga, gdy drzwi w końcu się otworzyły. Cześć, kochanie! Uśmiechnęła się jej mama. Obejrzała Sewerynę od stóp do głów i próbowała ukryć zdziwienie, ale bardzo jej to nie wychodziło. Cześć! Przywitała się nieśmiało Seweryna. Och, wejdź, proszę. Czuj się jak u siebie. Seweryna wykonała polecenie gospodyni i weszła do mieszkania. Gdy zdejmowała kurtkę, Zofia, matka Kingi, nie traciła czasu i zaczęła rozmowę. Najwyraźniej dawno z nikim nie rozmawiała. Kinga powiedziała, że jesteś u niej nawet nie na jedną noc, ale na kilka. Cieszę się, że będę mogła porozmawiać z nowymi ludźmi, bo tutaj jesteśmy same. Zaczynam mieć dość twojego taty. Żartobliwie szepnęła do córki. Ale Zdzisław chyba wszystko słyszał. Zosiu, co ty mówisz o mnie gościom? Usłyszałam z odległego pokoju. Nic złego, ale też nic dobrego. Zofia odpowiedziała i roześmiała się. Żarty żartami, ale takie otoczenie pomagało Sewerynie radzić sobie ze stresem. Nie lubiła poznawać nowych ludzi, ale było to w życiu konieczne, a matka Kingi zawsze miała dobre poczucie humoru, więc ludzie do niej lgnęli. Sprawiała, że ludzie czuli się komfortowo. Przepraszam, że przyszłyśmy tu nieproszone, wręcz pochopnie. Kinga przeprosiła, gdy matka nalewała im herbaty w kuchni. Po prostu wydarzył się straszny incydent, a raczej incydenty i plany zmieniały się niemal co sekundę. Kochanie, faktycznie bardzo mnie zdenerwowałaś. Wypiłam nawet środki uspokajające, odpowiedziała Zofia. Nie mogłam sobie znaleźć miejsca i teraz też nie mogę. Gdzie jest Dawid? Gdzie jest Julia? Dlaczego tak wcześnie wyjechałaś z wakacji? Mamo, szczerze mówiąc, nie wiem, jak ci to najlepiej powiedzieć, ale powiem ci szczerze, Dawid i ja nie jesteśmy już razem. Zofia zatrzymała się przy stole z łyżką w ręku. Wyglądała, jakby się zatrzymała. Nie wyrażała żadnych emocji, to znaczy, jak to nie jesteśmy razem? Jąkając się zapytała. Tak, mamo, rozumiem. Trudno to zrozumieć, ale on mnie zdradził. Nie zamierzam żyć z takim człowiekiem. Zofia usiadła na krześle, a raczej upadła. Zaczęła bardzo często oddychać, a Kinga myślała nawet, że ma atak paniki. Wzięła matkę za rękę i zaczęła ją uspokajać. Mamo, uspokój się. Oddychaj, proszę oddychaj. Kinga powiedziała. Boję się zapytać, z kim zdradzałaś. Zmęczonym, powolnym głosem zapytała matka. Właśnie o to chodzi. Z Julią. Julią? Jak on śmiał? Jak on śmie? Jak śmiesz? Wydawał się takim przyzwoitym człowiekiem. Myliłem się co do niego, moja córko. Nie powinnaś była pozwalać mu się do siebie zbliżać. Mamo, to nie ma z tobą nic wspólnego. To była jego decyzja. Decyzja? Jaka decyzja? Byłoby miło, gdyby podjął decyzję o utopieniu się w morzu. Oszukiwanie nazywasz decyzją? Kinga milczała. Guz w gardle dał jej się we znaki. Nie mogła już mówić. Bardzo cierpiała i Seweryna to widziała. Postanowiła wesprzeć osobę, która nie opuściła jej w potrzebie, która była przy niej, gdy czuła się tak źle. Zofia, twoja córka, jest aniołem. Przetrwała zdradę i zachowała godność. Odeszła od razu, jak na prawdziwą kobietę przystało. Uratowała nie tylko siebie, ale i mnie. Rzecz w tym, że przez przypadek przyszła do mojego domu i była świadkiem, jak mój mąż zdradza mnie z moją siostrą. To był dla mnie straszny cios. Nie poradziłabym sobie bez twojej córki. Prawdopodobnie bym się zabiła, ale twoja córka była przy mnie w odpowiednim momencie i jestem jej bardzo wdzięczna. Dlatego zaproponowała, żebym pojechał z nią do ciebie. Jest mi wstyd, ale siedzę tu teraz i mówię ci to wszystko. Ale tak po prostu jest i mam nadzieję, że nas słyszysz. Dziewczyny. Matka płakała. Jakich ty masz wrednych mężczyzn? Jak oni mogą być? Kinga spojrzała na Sewerynę i w tym momencie między nimi zaiskrzyło. Iskra rodzącej się przyjaźni, szczerej i prawdziwej przyjaźni. Od tego momentu można było powiedzieć, że stały się bratnimi duszami. Rozumiały się spojrzeniem, westchnieniem. Przez kolejną godzinę Kinga opowiadała matce, jak do tego doszło, jak dowiedziała się o romansie. Zofia robiła ochy i achy. W końcu powiedziała: cóż, dziewczyny, myślę, że obie potrzebujecie dobrego odpoczynku. Dość już przeszłyście, a jutro zdecydujemy, co dalej. Jestem pewna, że znajdziemy jakieś wyjście. Zofia wstała z krzesła i zaprowadziła przyjaciółki do pokoju gościnnego, który zajmowała mała Kinga.
Kinga od razu przypomniała sobie swój pokój dziecinny. To tutaj spędziła całe swoje życie, od narodzin do dorosłości. Ogarnęła ją nostalgia i pewien smutek. Nic się tu nie zmieniło. Nawet tapety na ścianach były takie same. Te same plakaty nieistniejących już piosenkarzy i zespołów, których Kinga była kiedyś wielką fanką. To było jak powrót do wspomnień z dzieciństwa. Kinga rozpłakała się i przytuliła Zofię. Tak, kochanie, jedyne co się tu zmieniło, to ilość kurzu. Nie mam siły wycierać wszystkich twoich trofeów i certyfikatów. Przepraszam, matka odpowiedziała. I przyniosłam ci łóżeczko. Jest bardzo wygodne. Zwróciła się do Seweryny. Na pewno dobrze na nim wypoczniesz. Dziękuję ci bardzo, Zofio. Uratowałaś mnie. Seweryna odpowiedziała z całą szczerością, na jaką było ją stać. Zofia w końcu zostawiła Kingę i Sewerynę same. Usiadły na łóżkach naprzeciwko siebie i milczały. Nie wiem, czy to dobry pomysł w tej chwili. Kinga zaczęła niepewnie. Ale mam dziką ochotę zemścić się na mężu. Zemsty? Słuchaj, mam lepszą opcję. Albo gorszą. Seweryna odpowiedziała tajemniczo. A gdybyśmy założyli ukryte kamery w twoim mieszkaniu? Ukryte kamery? Po co? Żeby podglądać ich miłosne igraszki? Byłoby mi niedobrze, to wszystko. Może Julia nie jest jego jedyną kochanką. Tak naprawdę niczego się nie dowiedziałaś, prawda? A jeśli ma też inne kochanki? I jak ukryte kamery miałyby mi w tym pomóc? Dlaczego nie? Może znajdziesz coś, co pomoże ci w rozwodzie. W końcu możesz odebrać mu prawie wszystkie pieniądze, a może nawet majątek, jeśli będziesz miała twarde dowody. To tyle, jeśli chodzi o zemstę. Wygrana w rozwodzie, pomyślała Kinga. Brzmi jak dobry plan. Dobra, teraz śpimy, a potem idziemy kupić kamery. Jestem pewna, że jeszcze nie dotarł do mieszkania. Będziemy miały czas, żeby je ustawić i się wymknąć. Tak właśnie ustalili. Spali dokładnie do 5 wieczorem, a potem wyszli z domu pod pretekstem, że chcą zaczerpnąć świeżego powietrza. Zofia oczywiście tylko ich wspierała. Dlaczego kłamali? Same nie znały odpowiedzi na to pytanie. Kinga była jednak pewna, że matka nie pochwaliłaby takiego sposobu zemsty. Nieważne jak zły był człowiek, nie powinien cierpieć. Taka była filozofia Zofii, która bardzo różniła się od poglądów Kingi. Jakiego dokładnie aparatu pani potrzebuje? Zapytała konsultantka w sklepie. Ukrytą. Seweryna prawie krzyknęła. Konsultantka spojrzała na nich pytająco. Ma na myśli dyskretną kamerę do monitoringu. Kinga odwróciła się, rzucając przyjaciółce oceniające spojrzenie. To chodźmy do tego działu. Sprzedawca uśmiechnął się lekko. W tym dziale było wiele różnych kamer, od najtańszych do najdroższych, w zależności od funkcji. Potrzebujemy zwykłej kamery, która może nagrywać i przesyłać dane do innego komputera. Rozumiem, że to będzie idealne rozwiązanie. Kamera była naprawdę cudowna, a co ważniejsze, tak mała, że niemal niewidoczna. Zwłaszcza, że Dawid z pewnością nie był przygotowany na taką niespodziankę. Nie szukałby po całym mieszkaniu ukrytych kamer. Dziewczyny zapłaciły i wyszły ze sklepu. Teraz ich głównym celem było mieszkanie Dawida, a raczej ich wspólne mieszkanie z Kingą. Ale tu pięknie, zachwycała się Seweryna, rozglądając się po mieszkaniu Kingi. Zgadzam się. Było przytulnie, dopóki ten palant tego nie zniszczył. Myślę, że powinnyśmy postawić tam kamerę. Kinga wskazała na róg salonu. Miała widok na kuchnię przylegającą do salonu, a także uchwyciła korytarz. Powinnam była kupić dwie kamery. Seweryna przeciągnęła się. Dlaczego? Zastanawiała się Kinga, wstając z krzesła, by przymocować kamerę do szafki kuchennej. A co z sypialnią? Prychnęła Seweryna. Bardzo śmieszne. Nie zamierzam oglądać ich rozrywek. Chcę tylko wiedzieć, że Julia tu jest. Lepiej mi pomóż. Seweryna zaczęła przytrzymywać się krzesła, podczas gdy Kinga mocowała kamerę. Było to dość trudne, zwłaszcza biorąc pod uwagę jej wzrost, ale po 5 minutach i tak dała radę. To była najtrudniejsza rzecz, jaką zrobiłam w życiu. Przysięgam. Wydyszała. Śmiała się nawet z całego występu. Zabawne, dopóki nie usłyszała dźwięku kluczy w drzwiach. Natychmiast przestała mówić, po czym rozkazała Sewerynie i czmychnęły do sypialni, gdzie szybko schowały się pod łóżkiem. Tak, dobra, zajmę się tym wszystkim jutro. Dziś mam co robić, powiedział Dawid, wchodząc do mieszkania. Widać było, że z kimś rozmawiał przez telefon, ale nagle Kinga usłyszała inny znajomy głos. Ten głos sprawił, że napięła każdy mięsień w swoim ciele. Próbowała się powstrzymać i nie chować, choć bardzo tego chciała.
Jak na ironię, oboje weszli do sypialni i usiedli na łóżku. Tylko że nie to przebiegło Kindze przez myśl. Co zamierzasz zrobić? Julia zapytała łagodnie. Musiała pojechać do rodziców. Pójdę do niej. Przeproszę i zobaczę, czy zrozumie. Odpowiedział Dawid. A jeśli nie, to nigdy mi nie wybaczy. W tym momencie Kinga zauważyła, że Seweryna walczy z chęcią kichnięcia. Za dużo tu było kurzu. Ale na ich szczęście Dawid i Julia wstali z łóżka i wyszli na korytarz, zasłaniając drzwi. Ale nie do końca. Kinga modliła się do Boga, żeby Dawid niczego nie usłyszał. Sama myśl o tym, że zobaczyłby ją w mieszkaniu pod łóżkiem, przerażała ją. Za dużo byłoby niepotrzebnych pytań, a co najważniejsze, nie byłoby jak ich uniknąć. Ale tym razem szczęście nie było po jej stronie. Słyszałeś to? Dawid był zaniepokojony. Co takiego? Julia zapytała. Ten dźwięk, ten słaby pisk. Może myszy? Myszy. Nigdy wcześniej nie było tu myszy. Jakie myszy na 6. piętrze? Dawid wpadł do pokoju i podszedł do łóżka. Kinga wstrzymała oddech, podobnie jak jej przyjaciółka. Kolejny ruch ze strony Dawida. Schylił się, by zajrzeć pod łóżko. Pusto. Doszedł do wniosku. Albo ja już wariuję od tej całej historii, albo naprawdę mamy myszy. Nie mogę wyjechać na wakacje na tak długo, uświadomiłem sobie. Kinga i Seweryna odetchnęły jednocześnie. Podczas gdy Julia i Dawid rozmawiali na korytarzu, udało im się schować w szafie i nie żałowali tego. Co zamierzasz teraz zrobić? Julia powtórzyła pytanie. Z myszami? Dawid zapytał ponownie. Nie, z Kingą. Idę jej poszukać. Na pewno jest u rodziców. Ale nie odbiera telefonu. Minęły już 2 dni. I co mamy myśleć, że jej samolot się rozbił i zginęła? Sprawdziłem wszystkie loty, że uciekła ode mnie z jakimś Tajlandczykiem, odleciała na dywanie, stała się syreną i popłynęła do oceanu, ale to tylko bzdury. Oboje wyszli z mieszkania i zamknęli drzwi wejściowe. Kinga i Seweryna posiedziały jeszcze z 10 minut w szafie, żeby się upewnić. Nikt więcej nie wchodził ani nie wychodził. Wyszły. Seweryna szepnęła. Wychodzimy. Kinga powiedziała pewnie. Boże, prawie nas złapali. Seweryna krzyknęła z przerażenia. Kto wiedział, że jestem uczulona na kurz? Dziwię się, że zdałaś sobie z tego sprawę dopiero w tym wieku. 20 lat. Seweryna uśmiechnęła się. W tym wieku nauczyłaś się już oszukiwać, więc dziwne, że nie wiedziałaś, że jesteś uczulona na kurz. Seweryna poczuła smutek po tych słowach. Przepraszam, powiedziała Kinga. Znowu ten ból. Tobie też nie jest łatwo. Seweryna poparła ją i nagle poczuła porażenie prądem. O mój Boże, Kinga, zadzwoń do matki. Natychmiast, natychmiast. Dlaczego? Kinga była zaskoczona tą dziwną reakcją. Kinga, Dawid jedzie do twojej mamy dowiedzieć się, gdzie jesteś. Kinga prawie zemdlała. Zofia zawsze była znana ze swojej delikatności. Jedno delikatne słowo Dawida o tym, jak bardzo kocha córkę Zofii, mogłoby roztopić jej serce. Na pewno wpuściłaby go do domu i razem czekaliby na Kingę. Musiałam pilnie zadzwonić. Mamo, krzyknęła Kinga do słuchawki. Mamo, słyszysz mnie? Tak, córeczko. Co tak długo? Co się znowu stało? Gdzie jesteś? Mamo, posłuchaj mnie bardzo uważnie. Dawid właśnie do ciebie idzie. Będzie próbował dowiedzieć się, gdzie jestem. Nie wpuszczaj go pod byle pretekstem. Powiedz mu, że mnie nie widziałaś i nie ma mnie w domu. Ale po co? Dlaczego miałbym kłamać? Dlaczego nie pozwolisz mu przyjść i porozmawiacie o tym? Zazwyczaj tak się załatwia sprawy. Jakie sprawy, mamo? Wtedy Kinga usłyszała znajomy dźwięk, dzwonek do drzwi. Dzwonek do drzwi mamy, to był on, Dawid. Mamo, nie otwieraj mu drzwi, proszę. Zofia zrezygnowała z połączenia, a Kince pozostało mieć nadzieję, że spełniła swoją prośbę. Kinga usiadła na kanapie, a Seweryna podeszła do niej. O co chodzi? Zapytała. Dawid już jest. Kinga odpowiedziała zamyślona. Dobry wieczór, Zofio, przywitał się Dawid. Jak się masz? Nie jesteś chora? O czym ty mówisz? Wypluj to. Nic mi nie jest. Zofia uśmiechnęła się. Co ty tu robisz? Szukam Kingi. Nie ma jej tu przypadkiem. Kingi? A co? Nie ma jej z tobą? Zofia udawała głupią, podczas gdy Dawid próbował rozejrzeć się po mieszkaniu w poszukiwaniu choćby cienia Kingi. Nie, pokłóciła się ze mną. Zresztą myślałam, że do ciebie przyjdzie. Nie, nie ma jej u nas, to pewne. Nawet Zdzisław może to potwierdzić. Tak, Zdzisław? Co? Zdzisław krzyknął z pokoju. Ogłuchł.
Zofia roześmiała się. Rozumiem, dobrze, w takim razie ja już pójdę. Nagle Zofia zauważyła torebkę Kingi stojącą pod ścianą obok drzwi. Miała nadzieję, że Dawid nie zwróci na nią uwagi. Próbowała odprowadzić go jak najszybciej, niemal wypychając za drzwi. Ale ona też wyraźnie miała zły dzień. Co to jest? Dawid spojrzał na torbę. Czy to nie jest torba Kingi? Kingi? Nie, to moja torba. Kupiłam ją jakiś czas temu. Odpowiedziała Zofia, zaczynając się denerwować. Kupiłaś? Byłaś w Tajlandii? Moja droga, byłam w Tajlandii, kiedy ciebie jeszcze nie było w projekcie. Zofia uśmiechnęła się szyderczo i odsunęła torbę tak, by nie mogła się jej lepiej przyjrzeć. No proszę, mam pomysł. Jestem pewna, że Kinga się zjawi. Poczekajmy więc na nią razem. Czy ona przyjdzie? Nie, to mało prawdopodobne. Ona nie ma dokąd pójść. Nie sądzę, żeby wróciła do domu. Mogę na nią poczekać u ciebie? Tylko na kilka godzin, Zofio. Zofia skinęła głową. Zdawała sobie sprawę, że Dawid już wszystkiego się domyślił. Tak samo jak Dawid zdawał sobie sprawę, że Kinga prędzej czy później tu przyjdzie. Zofia zaprowadziła go do salonu, nalała herbaty i zadzwonił telefon. Przepraszam, zaraz wracam, powiedziała Zofia i poszła do kuchni. Oczywiście była to Kinga. Mamo, jak było? Rozmawiałaś z nim? Wyrzuciłaś go? Zapytała Kinga. Nie, wyszeptała głośno Zofia. Próbowałam go oszukać, ale zobaczył twoją torbę podróżną i został tutaj czekając na ciebie. Mamo, co my teraz zrobimy? To gdzie teraz jesteś? W naszym mieszkaniu. Co ty tam robisz? Muszę coś załatwić. Nie wiem, co robisz, ale musisz zostać w jego mieszkaniu. Jak tylko się zorientuje, że nie przyjdziesz, pójdzie do domu. Zadzwonię do ciebie, a ty znikniesz stamtąd w mgnieniu oka. Zrozumiano? Tak. Mamo, pospiesz go. Nie pozwól mu zostać zbyt długo. Zrobię, co w mojej mocy, córko. Do zobaczenia. Zofia zamknęła telefon i zobaczyła Dawida w odbiciu czajnika. Drgnęła z zaskoczenia. Och, wystraszyłaś mnie. Zofia roześmiała się. Po co tu przyszłaś? Chciałam się napić herbaty. Czy Kinga przypadkiem do ciebie nie dzwoniła? Zwątpił Dawid. Nie, to była moja dziewczyna. Zaprosiła mnie do siebie. Ale powiedziałem jej, że mam towarzystwo. Przepraszam, że cię tak zawstydzam. To naprawdę ważne, żebym porozmawiał z Kingą. Kochanie, rozumiem, ale nie sądzę, żeby tu przyjechała. Marnujesz tylko czas. Pewnie masz rację, tylko ta torba. Przypomniała mi się, kiedy dałem jej dokładnie taką samą, jak kupiliśmy ją razem na jednym z tajskich bazarów. Zofia przytuliła go i zaczęła koić jak syna. Naprawdę zawsze traktowała go jak swojego i trudno jej było uświadomić sobie, że właśnie ten człowiek, którego zawsze uważała za dobrego, tak bardzo skrzywdził jej córkę. Kinga i Seweryna już od godziny siedziały w mieszkaniu skłóconych małżonków. Były bardzo głodne, ale w lodówce wisiała mysz. Najwyraźniej ta sama, która piszczała pod łóżkiem. I to było oczywiste. Wyjeżdżali na wakacje na 3 tygodnie. Nie mogli zostawić jedzenia, które zepsułoby się w ciągu tygodnia. Może już pójdziemy? Zaproponowała Seweryna. Tylko delikatny spacer. Przejdziemy się na przystanek autobusowy. Niedługo odjedzie od mamy i nie będziemy tracić czasu. Tak, masz rację. Kinga zgodziła się z nią. Dlaczego jesteś taka ponura? To tylko wspomnienia. Mieszkaliśmy tu z Dawidem tak długo. To był nasz dom i naprawdę ciężko się z nim pożegnać. Wiem, że teraz może to zabrzmieć bardzo samolubnie, ale nawet nie zdążyłaś pożegnać się ze swoim domem. Nie jest nawet w tym samym mieście. Ale i tak świadomość, że moja historia miłosna dobiegła końca, naprawdę boli. Czuję się, jakbym straciła siebie lub jakąś dużą część siebie. To tak, jakby nigdy więcej mi się to nie przytrafiło. Chociaż zdaję sobie sprawę, że to tylko moja pierwsza miłość. Nadal znajdę swoje szczęście. Pytanie tylko, jak długo będę musiała na to szczęście czekać. Kinga, znam twoją sytuację z pierwszej ręki. Wiesz, że spaliłam męża z siostrą. Moją siostrą, do jasnej cholery. Nie mogę uwierzyć w to, co powiedziałam. To po prostu absurd. Zostałam zdradzona nie tylko przez osobę, którą kocham najbardziej, ale przez osobę, którą kocham najbardziej. Najbliższa rzecz, jaką kiedykolwiek miałem do rodziny. Szczerze mówiąc, nie mogę sobie wyobrazić, przez co przechodzisz. Czym innym jest ujawnienie niewierności męża przyjaciółce, a czym innym obserwowanie całego procesu z własną siostrą. Dla mnie to nic niezwykłego. Zdarza się cały czas, ale twoja historia. Na twoim miejscu napisałabym o tym książkę i zawstydziła go przed światem. Seweryna roześmiała się. Wiesz, jesteś pierwszą osobą, która potrafi mnie rozśmieszyć nawet w takiej sytuacji.
Szczerze mówiąc, nie sądziłam, że kiedykolwiek uda mi się zaprzyjaźnić z kimś w tak krótkim czasie. Znamy się dopiero od 2 dni, a już kocham cię jak prawdziwego przyjaciela. Ale czy to nie cud? Cud. Kinga zgodziła się. Zadzwonił telefon. Jego już nie było. Zofia krzyknęła podekscytowana. Chodź tu, już go nie ma. Chodźmy, mamo. Seweryna i Kinga jeszcze raz sprawdziły kamerę i wyszły z mieszkania, nie zostawiając za sobą ani śladu, ani drobinki kurzu. Pracowały jak profesjonalistki i czuły się jak prawdziwe włamywaczki. Co prawda nic nie ukradły, ale na pewno w przyszłości ukradną spokój i dobre samopoczucie niewiernego męża. Wyszli z domu i z radosnym piskiem pobiegli po taksówkę. A kiedy wsiadły do samochodu, zdały sobie sprawę, że wygrały. Udało im się. Przybij 5, koleżanko, zaśmiała się Seweryna. No, nareszcie jesteś. Tak się martwiłam. Przywitała ich Zofia, wpuszczając do mieszkania. A teraz powiedz mi, co tam robiliście? My? No, mamo, roześmiała się Kinga. Naprawdę jesteś zainteresowana? Oczywiście, że tak. No dalej, mów, szybko. Założyliśmy ukrytą kamerę w jego mieszkaniu. Śmiejąc się, Seweryna wyznała. Ukrytą kamerę? A co? Czy wyście tam zwariowali? Mamo, ty nic nie rozumiesz. To pomoże mi wywalczyć większą część majątku przy rozwodzie. Kompromis to kompromis. Kinga się broniła. Jakie brudy, dziewczyny. Jakie brudy. Jak on gotuje posiłki albo ogląda telewizję? To nazywacie brudem? Sędzia będzie się śmiał. Możesz dostać wyrok więzienia za naruszenie prywatności. Prywatności? Ten dupek zrujnował mi życie i nie zamierzam tego znosić. Zamierzam go odzyskać bez względu na wszystko. Rozmawialiśmy z nim. Zofia się przyznała. On naprawdę, naprawdę się o ciebie martwi, kochanie. To dobry człowiek, ale raz popełnił błąd, a ty nawet nie znasz szczegółów. Kinga była zła na te słowa i żeby nie krzyczeć na matkę, wzięła go za rękę i zaprowadziła do ich sypialni, zamykając drzwi. Może i zabolało to trochę jej matkę, ale jej słowa też nic nie dały, a wręcz przeciwnie, zabolały. Gdzie jest laptop? Zapytała Kinga rzeczowym tonem. Spróbujmy uruchomić naszą kamerę. Seweryna podała jej komputer, a także instrukcję obsługi tej kamery. Musiały ściągnąć specjalną aplikację i wpisać hasło. Dziewczyny zrobiły wszystko zgodnie z instrukcją i w końcu pojawiło się zdjęcie. Kuchnia, salon. Gdzie to jest? Zastanawiała się Seweryna, rozglądając się po pustej przestrzeni. Może zmywa naczynia? Zawsze to robi o tej porze, domyśliła się Kinga. No cóż, ty wiesz najlepiej. Poczekamy, aż się zjawi. Dały sobie 30 minut, godzinę. Oczy stopniowo im się zamykały, ale w pewnym momencie Seweryna krzyknęła. Kinga! Kinga! On tu jest! Już jest! Kinga otworzyła oczy i zobaczyła na ekranie swojego męża. Siedział na kanapie i oglądał telewizję. Właściwie to telewizor był włączony, ale Dawid rozmawiał przez telefon, coś czytając. Pisał SMS-a? Nie. Odpowiedź nadeszła, gdy tylko zadzwonił telefon. Dzwonił do niej. Dawid dzwonił do niej. Seweryna potrząsnęła głową w proteście. Nie miała jak odebrać. Unikała go bardzo skutecznie przez te wszystkie dni, a teraz nie sposób było się powstrzymać. Ale potem Kinga strasznie żałowała, że posłuchała przyjaciółki. Dawid tak się wściekł, że rzucił telefonem w ścianę. Ten odbił się od niej i trafił w jej ulubiony dzbanek, który natychmiast się potłukł. To był mój ulubiony wazon, jęczała Kinga. Za wazon też zapłaci. Seweryna powiedziała poważnie. Tak minęły kolejne 2 dni. Dawid spał, wstawał, pracował, dzwonił do Kingi, rozrzucał lub tłukł w furii różne rzeczy i szedł spać. I tak przez 2 dni z rzędu. Julia więcej do niego nie przyszła. Nawet z nikim nie rozmawiał. Seweryna, zaczynam się trochę irytować. On nic nie robi, tylko zaśmieca nasze mieszkanie. Kinga narzekała. Widzisz, jaki on jest niestabilny. Za to też można go pozwać, odpowiedziała Seweryna. Ale nie tylko Kinga cierpiała z powodu niekończących się telefonów i wiadomości od zdradzającego ją męża. Seweryna też coś pisała, ale to nie był jej mąż, tylko Wacława. I pewnego dnia Seweryna miała już tak dość tych telefonów, że odebrała jeden z nich. Seweryno, czy to ty? Dzwonię do ciebie od 2 dni, proszę porozmawiaj ze mną, odpowiedział głos Wacławy. Myślałam, że dałam ci jasno do zrozumienia, żebyś o mnie zapomniała. Nie jestem już twoją siostrą i nie chcę mieć z tobą nic wspólnego. Nie rozumiesz? Seweryna odpowiedziała okrutnie i obojętnie. No jak to nie siostrą, to tak nie działa.
Wiem, że to bardzo trudno zrozumieć i zaakceptować, ale ja naprawdę nie chciałam cię skrzywdzić. Więc zamierzałaś milczeć, nawet gdybyśmy mieli z Bartoszem dziecko. Nie, zerwałabym z nim natychmiast. To po co w ogóle to wszystko zaczynałaś? Dlaczego zaczęłaś związek z moim mężem, głupia suko? Proszę, popełniłam błąd, bardzo duży błąd. Proszę, wybacz mi. To zabawne słyszeć, jak to mówisz. A tak DLA zabawy, zerwałaś z Bartoszem? Nie, ale to dlatego, że nie mam dokąd pójść. Rzuciłabym go teraz, gdybym miała pokój. Jesteś suką, Wacława, prawdziwą. I nigdy ci nie wybaczę tego, co zrobiłaś. Żyj z tym w nieskończoność. I niech cię sumienie zżera. Seweryna przerwała połączenie i spojrzała na zszokowaną jej słowami Kingę. Daj spokój. Może powinnam dać Dawidowi taką samą odpowiedź. Odesłać go? Wolałabym się rozwieść. Seweryna odpowiedziała smutno. Hej, co ty wyprawiasz? Zapytała Kinga, siadając na łóżku z Seweryną. Dlaczego jesteś taka zdenerwowana? Bez powodu. Moje życie wywróciło się do góry nogami od czasu tego romansu. Przecież spójrz na mnie, jak wyglądam. Uciekłam z rodzinnego miasta, porzucając przyjaciół, pracę, w końcu dom. A teraz mieszkam w miejscu, którego nawet nie znam, w domu twoich rodziców. Wcale mnie to nie cieszy. Jest mi niedobrze, a minęło zaledwie kilka dni. Wychodzę co najwyżej po zakupy, a potem wracam do cudzego domu. Ja wariuję, Kinga. To mnie przeraża. To mnie przeraża. Wiesz, mam wrażenie, że wszystkim się w głowach poprzewracało. To takie dziwne, ale nawet Dawid zaczyna wariować i pewnie twój Bartosz też. Obaj są udręczeni tym, co zrobili, a my jesteśmy tylko ofiarami tego, co zrobili, wiesz? Wiem, że nie jest ci łatwo. Jest ci o wiele trudniej niż mnie. Ja przynajmniej należę do tego miejsca, do własnego domu, do własnego miasta, a ty nie znasz nikogo. Może powinieneś znaleźć pracę? Pracę? Seweryna zapytała z powątpiewaniem. Tak, pracę. Moskwa jest pełna ludzi, którzy są gotowi zapłacić duże pieniądze za twoje arcydzieła. Gdyby to ode mnie zależało, umieściłabym twoje obrazy w Luwrze. Seweryna uśmiechnęła się i przykryła dłoń Kingi swoją dłonią. Dziękuję, Kinga. Naprawdę pomagasz mi walczyć z chorobą. Jeszcze trochę i wpadłabym w depresję. Roześmiała się. Przejdziemy przez to, Seweryno, przejdziemy. Słyszysz? Kinga powiedziała z dumą. Słyszę. I wiem, że nam się uda. Całą noc Kinga zastanawiała się nad zmartwieniami Seweryny. W końcu Kinga też bardzo się martwiła, tylko ze względu na Dawida. O ile miała do niego żal, to już robiło jej się niedobrze na myśl o tym, że jest dręczony, a ona widzi to w kamerze. I dlaczego w ogóle umieścili tę cholerną kamerę? Przez te wszystkie dni nie mogła spać spokojnie, myśląc o tym, jak źle się czuł. Oszukiwanie to tylko oszukiwanie. Lata uczuć nie mogą zniknąć w jednej chwili. Nie mogła po prostu od razu przestać kochać Dawida. Było jej bardzo ciężko patrzeć, jak jej ukochany cierpi. Ale gdyby naprawdę żałował tego, co zrobił, nawet by na to nie pozwolił. A chęć poznania szczegółów wciąż rosła. W końcu nawet Seweryna była w stanie przeprowadzić małą ankietę. Jak długo się spotykali, jak do tego doszło, dlaczego? Dlaczego Julia? Dlaczego żadna z jej koleżanek? Bo Julia była singielką, ale to by go raczej nie powstrzymało. To pytanie dręczyło ją, odbierało siły. To był powód DLA, którego Kinga nie mogła spać w nocy, a tej nocy podjęła decyzję. Bardzo szybko jesz śniadanie. Nic się nie stało. Zofia zapytała, gdy Kinga nabierała do ust kolejną łyżkę owsianki. Tak, nic mi nie jest. Po prostu idę dziś do pracy. Kinga skłamała. Do pracy? Nie jesteś na wakacjach? Mogę wziąć wcześniej wolne. Kto odrzuciłby taką okazję? Pójść wcześniej do pracy? Seweryna w to wątpiła. Nie, mówię o szefie. Fajnie, jak pracownik wcześniej idzie na urlop, prawda? Zofia i Seweryna spojrzały na siebie. No to życzę powodzenia. Ja też poszukam dzisiaj materiałów do moich rysunków, powiedziała Seweryna. Kinga wyszła z domu i popędziła do domu Julii. Ten plan obmyśliła już w nocy. Wiedziała już, jak będzie mówić, co powie i ile powie. Wszystko było zaplanowane lepiej niż jakikolwiek napad. Oczywiście Kinga planowała przede wszystkim upokorzyć przyjaciółkę i nakrzyczeć na nią, ale też powiedzieć jej kilka naprawdę ciężkich zdań o tym, jak zrujnowała małżeństwo. Dom Julii znajdował się niedaleko domu jej rodziców, a przynajmniej tak myślała Kinga, dopóki nie zdała sobie sprawy, że Julia mieszka dość daleko. W połowie drogi Kinga była wyczerpana i wezwała taksówkę.
Dokąd jedziesz o tak wczesnej porze w niedzielę? Zapytał taksówkarz. Do domu przyjaciółki. Ma dzisiaj urodziny. Chciałam jej zrobić niespodziankę. Kinga odpowiedziała czule z nutką sarkazmu. No, ale to w szczytnym celu. Podwiozę cię. To tylko jakieś 20 minut drogi. Kinga uśmiechnęła się i czekała pod domem swojej tak zwanej ofiary. Dziękuję bardzo. Podziękowała kierowcy i pobiegła do domu. Był to nowy budynek, wysoki na 25 pięter. Julia mieszkała na 20. Kinga pamiętała to mieszkanie jak własną kieszeń. Kinga już wyobrażała sobie, jaka będzie szczęśliwa, gdy dowie się, że Julia zostawiła Mariusza, a on na pewno zostawił ją. Jaki facet zostaje ze zdradzaną dziewczyną? Jaka dziewczyna zostaje ze zdradzającym chłopakiem? Przy drzwiach nie było dzwonka. Musiałem zapukać w te lakierowane drewniane drzwi. Otwierać! Krzyknęła Kinga na całe wejście. Otwierać! Po schodach zeszła starsza kobieta, która była po prostu przerażona tą sceną. Kinga uśmiechnęła się niezręcznie i przestała walić w drzwi. Broń Boże, żeby wezwali policję. W końcu rozległ się dźwięk otwieranego zamka. Kinga wpatrywała się w drzwi jak drapieżnik w swoją ofiarę. Króliczek miał zaraz wpaść w jej szpony. Kinga była zdeterminowana. Zaspana Julia otworzyła drzwi i natychmiast je zamknęła, gdy tylko zobaczyła Kingę. Kinga wściekła się i ponownie załomotała w drzwi. Julia, co się dzieje? Otwieraj! A może jest tam ktoś jeszcze? Drzwi otworzyły się ponownie. Julia stanęła na progu z otwartymi ustami. Kinga, co ty tu robisz? Zapytała, jąkając się. Przyszłam się z tobą zobaczyć, koleżanko. Kinga uśmiechnęła się drapieżnie. Możesz mnie wpuścić? Tak, oczywiście. Wejdź. Julia odsunęła się, by przepuścić Kingę. Zdjęła kurtkę i weszła do salonu, jakby była u siebie, nieproszona. Pięknie tu. Kinga udała, że podziwia. Usiadła na kanapie i niemal kazała Julii usiąść obok siebie. Julia nie miała nic do roboty, więc usiadła. Napijesz się herbaty? Zaproponowała Julia. Nie, chyba odmówię. Kinga odpowiedziała dumnie. Głowę miała uniesioną tak wysoko, że wyglądała, jakby miała się zaraz przewrócić. Julia nie wydawała się w ogóle przestraszona przybyciem przyjaciółki. Była zszokowana, to prawda, ale w jej oczach nie było przerażenia. Wyglądało to tak, jakby nawet nie opłakiwała utraty ich przyjaźni, jakby tak miało być. Więc jak się tu znalazłaś? Dawid szuka cię od 5 dni. Nigdzie cię nie ma. Jest wkurzony. Trochę mu odbije. Wiem, uśmiechnęła się Kinga. I jesteś z tego powodu szczęśliwa? Julia była zaskoczona. Twój mąż w takim tempie wyląduje w szpitalu psychiatrycznym. Cieszysz się z tego powodu? Dlaczego miałabym się nie cieszyć? Cieszę się, że drań cierpi. Tak powinno być. Nie wiem, o co ci chodzi. Nie rób z siebie idiotki, dziwko. Puszczalska? Julia była oburzona. A jak inaczej mam cię nazywać, moja droga? Julia wstała z sofy i była po prostu oszołomiona. Jak śmiesz? Krzyknęła Julia. Paliłaś papierosy? Co w ciebie wstąpiło? Ja? Niczego nie paliłam. Ale musiałaś dużo palić, zanim powąchałaś mojego męża. O czym ty mówisz? Zwariowałaś. Zwariowałam? Szaleństwem jest sypianie z mężami koleżanek. Właśnie to jest szalone. Z jakimi mężami? Z jakimi kolegami? O czym ty mówisz, idioto? Czy ja jestem idiotką? Kinga zaczęła podnosić głos. Sytuacja robiła się coraz bardziej gorąca. Kinga wstała z kanapy i szturchnęła Julię palcem wskazującym. Przeszkadza ci, że zniszczyłaś moje małżeństwo? Zrujnowałaś mi życie, suko. A teraz próbujesz się z tego wywinąć? To się nie uda. Julia odpychała ją i odpychała, aż Kinga przyparła ją do ściany. Wtedy Julia chwyciła szklankę z jakimś płynem z szafki nocnej i chlusnęła jej zawartością w twarz Kingi. Ta zatoczyła się i odskoczyła na bok, krzycząc: Ty, suko, nienawidzę cię! Mariusz wybiegł z sypialni. Gdy Kinga zobaczyła go tu w pełnym zdrowiu, w samych spodniach, po prostu zabrakło jej cenzuralnych słów. Więc zdradzałaś go z moim mężem, a on sypia z tobą? Kinga roześmiała się. Jak długa jest twoja smycz, że potrafiłaś go zatrzymać nawet w takich okolicznościach? W jakich okolicznościach, idiotko? Wyjaśnij wszystko w normalny sposób, zamiast krzyczeć na cały dom i wzywać policję do naszego mieszkania. Julia prawie się rozpłakała. I tylko Mariusz, wciąż nie do końca rozbudzony, stał w osłupieniu, ściskając w dłoniach telefon. Julia pokręciła palcem na skroni, dając do zrozumienia, że przyjaciółka ma za mało benzyny w mózgu, i wycofała się pod ochronę ukochanego. Przytulił ją mocno.
i prawie upuścił telefon, co skończyło się rozłożeniem go na stole. To, co zobaczyła, jeszcze bardziej zszokowało Kingę. Nie zdawała sobie sprawy, czy to wszystko jej się śni, czy naprawdę popełniła najgłupszy błąd w swoim życiu. Telefon był dokładnie taki sam jak Dawida. Absolutnie identyczna zielona obudowa z geometrycznym wzorem. Przepraszam. Kinga zwolniła. Pokaż mi ekran. Niemal żałośnie poprosiła Mariusza i nie czekając na jego odpowiedź, chwyciła gadżet. Kinga zrobiła to, co musiała. Wszystkie kawałki jej rozbitego życia natychmiast się poskładały. Doszła do jedynego prawdziwego wniosku. Wszystko, co się wydarzyło, było pomyłką. Kinga jakby jej nie słyszała. Usiadła na kanapie i wpatrywała się pustym wzrokiem w dywan. Julia podeszła do niej, a Mariusz stał w pewnej odległości. Kinga. Julia powiedziała cicho. Co się z tobą dzieje? Po policzku Kingi spłynęła łza. Pojedyncza łza, która oznaczała tylko jedno, totalną porażkę. W głębi serca oczywiście bardzo chciała się rozpłakać, na tyle mocno, żeby popłynęło wiadro łez, ale teraz popłynęła tylko jedna łza, którą starła szczotką. Julia usiadła obok Kingi i próbowała złapać puste spojrzenie przyjaciółki. Kinga, spójrz na mnie, poprosiła Julia. Kinga z wahaniem podniosła głowę. Julia, wyszeptała zachrypniętym głosem. Jestem taka winna. Jestem taka winna, Julia. Czym zawiniłaś? Możesz mi wytłumaczyć? Tak, ale możesz najpierw napić się wody? Oczywiście. Julia pobiegła po wodę i przyniosła przyjaciółce szklankę. Kinga wzięła łyk, odstawiła szklankę na szafkę nocną. Tak bardzo się myliłam, chłopaki. Nie macie pojęcia, co sobie właśnie uświadomiłam. Kinga zaczęła z dzikim wyrazem twarzy. Słuchamy cię uważnie. Mariusz powiedział spokojnie. Tego dnia, kiedy od ciebie uciekłem, a raczej tego samego wieczoru na plaży byłem pijany. Wszyscy dobrze się bawiliśmy. Naprawdę dobrze się bawiliśmy. Ale wtedy, kiedy wszyscy już pluskali się w morzu, ja zacząłem przebierać się w kostium kąpielowy. A kiedy wyszedłem z przebieralni, chciałem sprawdzić swoje rzeczy. Żałuję, że tego nie zrobiłem. I co zobaczyłeś? Widziałam dokładnie ten sam telefon. Kinga wskazała na stół, na którym leżał telefon Mariusza. Był w tej samej obudowie, z dokładnie tą samą tapetą na wygaszaczu ekranu. Kinga kontynuowała. Kinga znów się rozpłakała. Julia zaczęła głaskać ją po plecach, próbując ją uspokoić. Podała jej wodę, a Kinga wzięła kolejny łyk. I tam zobaczyłam wiadomość. Kinga przyznała, jąkając się. Mariusz natychmiast odrzucił głowę do tyłu i roześmiał się głośno. Julia spojrzała na niego oceniająco, ale widać było, że ledwo powstrzymuje się od takiej samej reakcji. Weszłam na zdjęcie profilowe i zobaczyłam tam ciebie, powiedziała Kinga, patrząc na Julię wzrokiem winnego spaniela. Nie miałam innego wyjścia, jak połączyć 2+2 i wyjść. Więc myślałaś, że piszę do twojego męża i proponuję mu intymność? Julia była oburzona. Myślałam, że ty i on robicie to od dawna. A potem Julia i Mariusz nie mogli powstrzymać śmiechu i nie mogli przestać się śmiać. Sama Kinga śmiała się z komizmu sytuacji, ale jakie to było żenujące. Czyli po prostu nie znasz nawet małej części tej historii, przyznała Julia, przestając się śmiać. Jakiej historii? Kinga zapytała podejrzliwie. Przeszkadzało ci, że Mariusz przyjechał do ośrodka później niż wszyscy? No przecież sam powiedział, że ma sprawy do załatwienia. I nawet nie zastanawiałaś się, jakie one są. Julia uśmiechnęła się z przekąsem. Taki był plan, ale cały ten podstęp mieliśmy odkryć nieco później. W każdym razie, jak wiesz, jesteśmy z Mariuszem razem od 3 lat. Wiele przeszliśmy w tym czasie, a kto nie chciałby się pobrać w tym wieku? Ale chcieliśmy to zrobić ładnie, gustownie. Więc Mariusz przyszedł na tę imprezę, co też było częścią naszego planu. Kiedy pływaliśmy w morzu, miał wyjść z wody jak syrenka z pierścionkiem w zębach, obrączką i mi się oświadczyć. Ale sprawy przybrały inny obrót, kiedy uciekłaś. Dawid myślał, że jesteś chora. Ostatnio skarżyłaś się na bóle brzucha i mdłości. Pomyślał więc, że to jedna z twoich zachcianek. Nasz plan nie przestał działać. Mariusz oświadczył mi się, ale było to godzinę później, a ciebie nadal nie było. Dawid się zaniepokoił, poszedł do twojego pokoju i cię nie znalazł. Od razu włączył alarm, nie zdawaliśmy sobie sprawy, co się dzieje. Szczerze mówiąc, wszyscy nadal nie wiedzieliśmy, co sprawiło, że odeszłaś. Dawid myślał, że po prostu postanowiłaś go zostawić. Myślał, że zrobił coś, co cię zraniło. Potem pomyślał, że źle się poczułaś w swoim pokoju i zabrali cię do szpitala.
Bilety do Moskwy były tylko na następny dzień. Mariusz i ja towarzyszyliśmy mu przez cały czas, bo bardzo cierpiał. Mógł sobie zrobić wszystko, ale ciebie też nie znaleziono w mieszkaniu. A kiedy nie znalazł cię w domu rodziców, przestał odbierać telefony, nawet do nas. Zadzwoniliśmy do niego do pracy i powiedzieli, że jeszcze nie wrócił z wakacji. Wydawało nam się, że zaraz się upije albo popełni samobójstwo i chyba nadal tak jest, powiedziała Julia z wyrzutem. Gdy tylko Kinga wysłuchała historii do końca, pozwoliła sobie na szloch. Jaki ból zadała swojej najukochańszej, najdroższej osobie. Jak bardzo się wstydziła i jak bardzo była zraniona. W pewnym momencie zrobiło jej się tak niedobrze, że ponownie pobiegła do toalety z napadem wymiotów. Julia pobiegła za nią. Gdy Kinga skończyła załatwiać swoje sprawy, Julia zapytała: jak długo już tak wymiotujesz? Kinga odpowiedziała zmęczonym głosem, wycierając usta. Myślałaś o zrobieniu testu ciążowego? Oczy Kingi rozszerzyły się. Nawet o tym nie pomyślała. Cały czas myślała, że po prostu cierpi z żalu, a jej ciało tak reaguje. Ciąża? Kinga powtórzyła w szoku. Dam ci mój. Kupiłam na wszelki wypadek. Julia uśmiechnęła się. Poszukała na półkach wanny pudełka z lekami i wyjęła test. Julia wyszła z łazienki, zostawiając Kingę samą sobie. Julię strasznie bolała głowa i poprosiła Mariusza o tabletkę. Myślę, że to byłby dobry moment, żeby zawołać tu Dawida, zasugerował Mariusz. On nam nie odpowie. Julia zastanowiła się. Spojrzała na telefon koleżanki. Co za szczęście, bo znała hasło do tego telefonu. Dopiero po dwóch dzwonkach Dawid odebrał. Kinga! Powiedział z nadzieją w głosie. Dawid, to ja, Julia! Odparła przyjaciółka. Przyjdź do mnie, to bardzo pilne. Masz Kingę? Zaśmiał się podekscytowany. Tak i potrzebuję twojej pomocy w tej chwili. Kinga siedziała na toalecie z testem w rękach. Całe jej ciało drżało. Dwa paski. Nie mogła uwierzyć własnym oczom. Jak wiele wydarzyło się w ciągu ostatniej godziny. Kusiło ją, żeby znowu skręcić żołądek, ale nie mogła. Wyszła z toalety w transie, trzymając w rękach test. Co to jest? Julia podskoczyła, podbiegając do przyjaciółki. Gdy tylko Julia zobaczyła wynik, skakała z radości. O mój Boże, będę matką chrzestną, krzyczała. Ale sama Julia nie była szczęśliwa. Po prostu nie miała siły na jakiekolwiek emocje. Rozległo się jednak pukanie do drzwi i do mieszkania wszedł najważniejszy bohater powieści, Dawid. Stał z bukietem kwiatów i patrzył na ukochaną ze łzami w oczach. Kinga! Krzyknął i z całych sił pobiegł w stronę żony. Całował ją w usta, w czoło, obejmował jak ostatnią żywą istotę na tej ziemi, a Kinga tylko cicho płakała, albo z żalu, albo ze szczęścia. Czuła się, jakby oszalała. Kinga, kochanie! Dawid krzyknął podekscytowany. Tak bardzo za tobą tęskniłem. Nawet nie wiesz, jak bardzo za tobą tęskniłem. Tak mi przykro. Kinga wyszeptała i przycisnęła się do jego szerokiej klatki piersiowej. Pogłaskał ją po plecach i spojrzał szczęśliwym wzrokiem na Julię, która uprzedziła go o wszystkim. Jego szczęście nie miało granic. Chciał miotać się po pokoju, krzyczeć, latać, płakać. Ale zamiast tego po prostu w milczeniu objął najdroższą osobę na tym świecie. Swoją żonę, swoją Kingę. Kinga, moje złoto, niedługo zostaniemy rodzicami, powiedział do niej w końcu. I w tym momencie Kinga już nie wytrzymała. Nogi jej się ugięły i upadłaby na podłogę, gdyby Dawid jej nie podniósł. Lekarze nazwaliby to omdleniem. Tak właśnie było. Omdlenie z nadmiaru emocji. Złe mieszało się z dobrymi i nastąpiła taka eksplozja, której nie dało się kontrolować i która wymknęła się spod kontroli jej ciała. Kinga doszła do siebie, w swoim ciepłym, przytulnym łóżku, w tym właśnie mieszkaniu, jej mieszkaniu, ich mieszkaniu. Obok stał wazon z bukietem kwiatów, woda i tabletka z karteczką. Kinga otworzyła liścik i przeczytała. Kochanie, kiedy się obudzisz, wypij proszę ten eliksir. Pomoże ci poczuć się lepiej. A gdy już dojdziesz do siebie, wyjdź na zewnątrz. Ubierz się ciepło. Twój szczęśliwy mąż. Kinga nawet uśmiechnęła się na tak miłą wiadomość. Brakowało jej tej życzliwości i ciepła. Po zażyciu tabletki rzeczywiście poczuła się lepiej. Dawid nie kłamał i w ogóle nigdy nie wydawał się jej okłamywać. Szkoda, że w to wątpiła. Postanowiła zrobić tak, jak powiedział, ubrać się, zejść na ulicę i na coś poczekać. Kinga zarzuciła na siebie płaszcz. Wyglądało to dość chorowicie, ale nie przejmowała się tym.
Miała nadzieję, że Dawida zobaczą na dole, a reszta nie miała znaczenia. Jej ukochany tam będzie, a ona tego ukochanego nie straciła. A on jej nie zdradził i wydawało się, że to wszystko było tylko złym snem. Zjechała windą na parter i w końcu otworzyła drzwi wejściowe. Nikogo i nic. Tylko samochód męża stał zaparkowany na poboczu, ale jego samego nie było. Kinga była już zdenerwowana i chciała się odwrócić i wyjść, ale nie zrobiła tego. Ktoś zakrył jej oczy dłońmi. Pamiętała te ręce. Rozpoznałaby w nich Dawida z tysiąca. Te silne, a jednocześnie tak delikatne palce zakryły jej twarz i pociągnęły do tyłu. Co ty wyprawiasz? Kinga roześmiała się. Za chwilę się przekonasz. Odpowiedział. Teraz. Otworzył jej oczy. Nie, nie było muzyki ani fajerwerków, ale było coś lepszego. Przed nią stali ludzie, którzy tworzyli jej życie, którzy każdego dnia dawali jej tylko radość. Stali i z uśmiechem na twarzy patrzyli na Kingę, mamę, tatę, Julię, Mariusza, Bronisławę, jej męża, Dawida, a nawet Seweryna. Kochanie, Dawid powiedział, wiem jak ciężki był DLA ciebie ostatni tydzień. Nie był łatwy DLA nas wszystkich. Mogliśmy stracić się na zawsze przez tak straszne okoliczności. Ale wiemy, że w prawie wszystkich gatunków miłość zawsze wygrywa. Dlatego stoimy tu teraz i dziękujemy za to, co DLA nas zrobiłeś. Połączyłeś naszą dalszą rodzinę, a nawet dodałeś nową osobę do naszego przyjaznego zespołu. Nie chcemy cię nigdy stracić. Walczmy razem ze wszystkimi trudnościami. Wszyscy bardzo cię kochamy. Kinga uroniła łzę szczęścia, ale to nie był koniec. Wtedy odezwała się Seweryna i te słowa na długo zapadły Kindze w pamięć. Nigdy nie miałam takich przyjaciół jak ty. Kto by pomyślał, że pewnego dnia do mojego mieszkania wtargnie mężczyzna, który wywróci całe moje życie do góry nogami. Na początku myślałam, że te zmiany po prostu zrujnują mi życie, ale myliłam się, bardzo się myliłam. Dzięki tobie odkryłam oszustwo, którego nigdy bym nie odkryła, gdybyś nie był wtedy ze mną. Gdyby nie ty, nie znalazłbym nowej rodziny, ani nie przeprowadziłbym się do nowego miasta, w którym nie znalazłbym tylu wspaniałych ludzi. Bez ciebie moje życie byłoby zawsze w tym samym miejscu, a stabilność nie zawsze jest gwarancją sukcesu. Zawsze chciałem iść do przodu, a ty dałaś mi ten rozwój. Kinga, chcę ci podziękować. Dziękuję, że pojawiłaś się w moim życiu i diametralnie je zmieniłaś. Dziękuję. Wszyscy krzyczeli z radości. Kinga wzruszyła się i rozpłakała. Rozpłakała się ponownie. Dawid natychmiast podbiegł do ukochanej, przytulił ją i pocałował. Teraz będziemy mieli dziecko, tak jak marzyliśmy. Dawid uśmiechnął się. Jak bardzo cierpiałem bez ciebie, Kinga. Kinga też tęskniła za Dawidem i zdawała sobie z tego sprawę od samego początku ich rozstania. Ten okres pomógł jej uświadomić sobie, jak bardzo go kochała, jak bardzo miłość może zmienić wszystko na świecie. Dziękowała Bogu za tak wspaniałe doświadczenie, bardzo brutalne zresztą. To była ciężka lekcja, ale niezapomniana. Kinga już nigdy nie popełni tych samych błędów. 9 miesięcy później urodził im się synek. To był najszczęśliwszy dzień w ich życiu. Ale nie tylko im wiodło się dobrze. Mariusz i Julia w końcu mogli się pobrać. Na przyjęciu weselnym opowiedzieli historię oświadczyn. Była to najbardziej oryginalna historia, jaką kiedykolwiek słyszeli w swojej rodzinie. No tak, dziadek mi się tak nie oświadczył. Babcia Katarzyna z linii Mariusza odpowiedziała. Nie jestem takim marzycielem. Zaśmiał się dziadek. I nawet Seweryna potrafiła się odnaleźć i spełnić w nowym życiu. W końcu rozstała się z mężem, zerwała wszelkie więzi z siostrą i przeprowadziła się do Moskwy. Rodzice Kingi pomogli jej z zakwaterowaniem. Jesteś teraz DLA nas jak córka, powiedziała Zofia. Więc pomożemy ci jak córce. Seweryna dała sobie radę, ale ta pomoc była nieoceniona. Zaczęła zarabiać na sprzedaży obrazów, ale tym razem sprzedawała je na aukcjach i w galeriach. Później poznała bardzo miłego mężczyznę, również artystę, i zamieszkała z nim. Bronisława urodziła też dziecko, śliczną dziewczynkę. Kinga nawet założyła się z nią, że ich dzieci kiedyś się spotkają, na co Bronisława się obraziła, ale oczywiście w żartach. Co by było, gdybyś wtedy nie przyjechała do Julii z Mariuszem? Zapytał Dawid pewnego dnia przed pójściem spać. Myślę, że i tak bym do niej poszedł. Nie zniosłabym tego, że cierpisz, odpowiedziała Kinga. Oglądać? Tak, na kamerze. Czekaj, a nie mówiłam?
Kinga zaśmiała się zawstydzona. Okazało się, że kamera przez cały rok wisiała w tym samym miejscu i nagrywała każdy ich ruch. Później zmontowali fajny filmik z ich ciąży i narodzin syna. I cała sprawa stała się prawdziwą rodzinną historią. Tragikomedią ze szczęśliwym zakończeniem, którą często opowiadali w wolnej chwili każdemu, kto do nich wpadł.